Witam w nowym roku w kolejnym odcinku Inboxa, bardzo nieregularnym programie, który jest nadawany... Najbardziej nieregularnym programie w sieci. Tak, ale niestety no, generalnie było nam się bardzo trudno zebrać do kupy, że tak powiem, bo to zawsze albo mnie coś wypada, albo Marianowi, albo Kawie. Dzisiaj żeśmy się zebrali we trzech, bo no, najfajniej jest mieć w grupie taką możliwość sobie pogadania. Jest 21 styczeń, zbieramy się... od nowego roku, żeby takie coś nagrać i dzisiaj nagrywamy. Słuchajcie, na początku kilka spraw, co się na stronie zmieniło, bo od ostatniego razu dorobiłem taką możliwość klikania jak gdyby w tag. Jeżeli ktoś tam będzie czegoś wyszukiwał na stronie, to sobie może kliknąć albo w nazwę firmy, albo w smartfon, albo w tablet, albo w system Android i wszystko będzie mu się agregowało, bo tych filmów już się zbliżamy do 500 i trochę ciężko się w tym nawiguje. Oczywiście jest też wyszukiwarka, która działa. Kolejna opcja, to przypominam, że jesteśmy na iTunesie i ten na iTunesie jest dostępna wersja audio, po prostu tego, co my sobie tutaj mówimy, a na YouTubie jest audio wideo, tam czasami coś się pokazuje na ekranie. Przypominam o naszym forum, które coraz sobie tutaj żwawiej daje radę, są moderatorzy, którzy ogarniają temat. Jest 1500 pytań odnośnie inboxa, tak więc ja przejdę może do tego inboxa, jeszcze powiem Wam, jak to będzie wyglądało, bo... Formułę trzeba trochę zmienić z tego względu, że za dużo strasznie pytań się pojawia do inboxa i to jeszcze szczególnie pytań związanych z który telefon wybrać, a który komputer wybrać. Tak więc o komputerze nagrany jest film, o telefonie to macie dokładnie moje recenzje na kanale, tak więc jak ktoś jest zainteresowany jakimiś modelami, to sobie musi obejrzeć tą recenzję. I to jest o tyle durne pytanie, że tak powiem nieelegancko, bo każdy ma inne potrzeby. Jeden chce mieć lepszy aparat, drugi chce mieć lepsze głośniki, trzeci chce mieć ten telefon wodoodporny, a takie pytanie, który wybrać, no to ja nie wiem, jakie wy macie potrzeby, tak jakbyście się pytali, którą żonę wziąć, czy grubą, czy garbatą. No jeden woli grubę, inny lubi garbatę, tak więc no to już trzeba we własnym sumieniu rozpatrzeć, tym bardziej czasami jakieś modele podajecie, o których ja nie mam w ogóle pojęcia, a nie chcę tutaj zgrywać eksperta z TVN-u, który wszystko wie na każdy temat. Tak więc zachęcam, jeżeli są recenzje, to pooglądać. Zawsze staram się powiedzieć, co jest za i co jest przeciw i wy sobie sami musicie wybrać, co chcecie. Także do inboxa wracamy, ja włączę znowu pytania do tego inboxa, tamtego starego jakoś tam przefiltrujemy i dołożymy do tego, który będzie nowy i wtedy jak się będą pojawiały pytania, no będziemy się starali to jakoś bardziej cyklicznie robić, bo jest inbox z listopada i jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Także ja już się przywitałem, koledzy, Marian się już odezwał, teraz niech się Kawa odezwie i on niech tutaj poprowadzi naszą audycję, bo my jak zwykle, czy ja nie umiem czytać, ja mogę tylko klikać linki. Okej, to ja też się przywitam po dłuższej przerwie. Jeszcze tutaj Marianowi się pozwolę przywitać. Marian, daj głos. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. No i Marian się przywitał jak zwykle swoim starym zawołaniem. No i jedziemy tak. Ale powiem ciekawa jedną rzecz, że nie masz teraz opóźnienia w tym Skype'ie. Tak? Poprzednio miałeś opóźnienia, a teraz zaczęło to w końcu działać. No to jakoś to lepiej. No i bardzo dobrze. No i... Dwa dni Kawa uruchamiał Skype'a, bo już próbujemy od wczoraj to nagrać. Nie moja wina. Że na Linuxie nie jest to aż taka prosta sprawa, jak się okazuje. Dobra, bez dygresji. Zaczynamy od tego, co było, powiedzmy, i trochę podsumowanie za 2014 rok i co na CES, na targach CES w 2015 i nie tylko zresztą na targach, poza targami też pojawiło się tutaj dużo różnych rzeczy. No, nie będziemy wszystkich oczywiście wymieniać, bo było ich 2 miliardy i szczerze mówiąc nie ma nic aż takiego rzucającego na kolana, więc wybraliśmy tylko takie, no, takie główne tematy. Jak ktoś chce sobie może pooglądać po prostu na YouTube takie filmiki skrótowe, które dają po kilkaset gadżetów na przykład w ciągu kilku minut, także można mieć taki przegląd tego, co było, ale chyba takim najciekawszą rzeczą, jaka się pojawiła i która, jak tutaj portal The Verge podsumował to zresztą słusznie, która będzie chyba jako jedyna rzecz z CS-a, która będzie używana przez wszystkich, to jest USB 3.1. I to są nowy standard USB, dwustronnych, węższych takich wtyczek dla wszystkich typów urządzeń, jedna wtyczka dla wszystkich typów urządzeń, która ma, oprócz tego, że jest oczywiście szybsza niż poprzednie wersje, ma też możliwość ładowania do 100 W pomocy, także bardzo ciekawa rzecz. No i przede wszystkim, to najważniejsze, ona już jest dwustronna, czyli nie trzeba jej
już nie trzeba się już walczyć tutaj z tym, którą stroną wtykamy do którego urządzenia. No i nie ma też tego mini USB, które zawsze było upierdliwe i się praktycznie w każdych telefonach albo coś się z tym działo, albo się to rozwalało, nie wiem, no. To była tragedia. Miejmy nadzieję, że to jak najszybciej wejdzie wszędzie. Chociaż biorąc pod uwagę, gdy wchodziło USB 3.0, czy wchodziło, właściwie jeszcze wchodzi, ile wchodziło do USB 2.0, przecież to chyba 10 lat wchodziło, to naprawdę może być to trochę... Ale słuchaj, ja nie doczytałem, czy to będzie kompatybilne przy pomocy kabelka z tymi starymi urządzeniami? Przy pomocy kabelka? Nie. Można mieć jakąś przejściówkę? No. Bo wtyczka jest zupełnie inna, nie wiem, czy to widziałeś. Jak no to wtyczka wygląda. Tak, no, bo to będzie wtyczka taka sama i w urządzeniu, i na przykład w laptopie, czy w komputerze. Ale tak, jak w telefonie miał, wszędzie. Na przykład w telefonie już nowe USB, a w komputerze stare, to się da to jakoś połączyć, bo nie doczytałem takiej informacji, nie znalazłem tego. Wiesz co, przy tym USB, wiesz co, ciężko powiedzieć, tak szczerze mówiąc, bo jeszcze jest za mało takich urządzeń, więc żeby to zbadać, wydaje mi się, nie wiem, nie zwróciłem uwagi na to, faktycznie to jest dobre pytanie. Pewnie coś tam będzie, no bo przecież nie porzucą wszystkich starych urządzeń, więc na pewno będzie. To jest tylko kwestia jakiejś tam przejściówki. No i oczywiście pewnie wtedy nie wszystkie te opcje będą działały, prawda? Jak nie wiem, ładowanie być może nie będzie działało, nie mam pojęcia. Trzeba przetestować po prostu, bo to jest taki standard, który niby jest standardem, ale no jeszcze nikt go tak naprawdę prawie na oczy nie widział. Jest bardzo niewiele urządzeń, które to. Tak, no ale 100 watów, tak jak tutaj goście w komentarzach piszą, to jest w ogóle jakaś iluzja, że tam będzie przez to. Podobno tyle ma być, no. No zobaczymy. Ciekaw jestem, jak to będzie. Generalnie mnie to się wydaje, że ten standard pojawi się tylko i wyłącznie z tego powodu, że laptopy robią się coraz cieńsze, netbooki i inne różne urządzenia. I ostatnio miałem Yoga 3 Pro, która zresztą się pewnie jutro pojawi jako recenzja. I tam już jest taka sytuacja, że samo urządzenie jest z grubości portu USB. Już po prostu nie da się go zrobić cieńszego, bo port USB nie pozwala na to, żeby zrobić cieńsze, bo jest, no, grubość urządzenia to jest port USB, tak? Więc wydaje mi się, że tu jest główna przesłanka za tym, że oni się tak zaczęli nagle spieszyć z tym USB 3.1, żeby po prostu móc jeszcze cieńsze urządzenia wprowadzać, tym bardziej, że Apple też zaanonsował coś takiego, że będzie jakieś ich złącze nowe, tylko nie wiem, czy to będzie USB 3.1, czy jak zwykle jakiś ich... Bardzo możliwe, że właśnie, że to może być USB 3.1, że się tak wejdę w słowo, bo Thunderbolt podobno, który właściwie stosował tylko Apple, chociaż to jest patent Intela przecież, ale w praktyce tylko Apple go używał, gdziekolwiek. Też może się okazać, że mimo tego, że jest szybszy teoretycznie Thunderbolt i ma kilka ciekawych innych rzeczy, to jednak USB ma większe zastosowanie niż Thunderbolt, zwłaszcza to USB 3.1 w tym momencie. I może być tak, że właśnie przejdą z Thunderbolta na USB 3.1 i wiesz, i... I to by było ciekawe, bo wtedy. Ale od razu wiesz, w Apple takie przecieki były w momencie, jak się zaczął coś, to się pojawiły się nowe urządzenia Apple'a, przeciek oczywiście, kontrolowany, jak mi się wydaje. I tam też zaanonsowali jakieś takie jedno gniazdo, które ma nam wyeliminować. To samo gniazdo będzie jako USB i to samo gniazdo będzie jako ładowanie. Co prawda nie jest to żadna nowość, bo teraz w tym Yoga Pro 3 jest właśnie tak zrobione, że jest gniazdo zasilania, które wygląda jak USB i w momencie, kiedy nie ładujemy komputera, możemy tam podłączyć urządzenie USB, ale myślę, że jeżeli nie będzie jakiejś przejściówki, albo muszą się pojawić jakieś huby, bo tak to byłby okrutny chaos i byśmy ten standard znowu faktycznie 15 lat musieli wprowadzać. Nie, no wiesz, zanim ten standard, no to on będzie tyle wprowadzany, to nie ma się co łudzić, że to będzie, wiesz... Ale to jest, no to jest to ładowanie 100 watów jest naprawdę ciekawe, jeżeli rzeczywiście to działa. No i to dwustronność, to jest po prostu super sprawa. Wreszcie ktoś pomyślał po prostu i wiesz, no to by się nadawało też w tym momencie dla Apple'a, bo Apple lubi takie rozwiązanie właśnie. No ale Apple ma takie rozwiązanie, ten ich konektor jest właśnie jest... dwustronny. On to za tym, oni nie zrobią czegoś, co jest standardowe, bo to jest właśnie polityka, to zależy od polityki Apple'a, nie? Że jeżeli się zmieni i powiedzmy będą, no wtedy będziemy używać wszystkich urządzeń, jeżeli się nie zmienią, to będziemy musiał dopłacać za wszystko, albo przejściówki, wiesz, po $100 jakieś takie bzdury czy kabelki. Wiem też, że na przykład Apple ma zrezygnować w najnowszym chyba MacBooku Air, jeśli się nie mylę. Będzie już tak cienki, że nawet tam audio nie będzie jacka, bo jest za gruby. Może tak być, bo teraz znaczy, tak będzie, MacBook tak Air wcale nie jest najcieńszy i najlżejszy już każdej. Ale nowy, jak będzie, to już będzie, wiesz, będzie już tak zrobione. Także Marian, co ty sądzisz o USB 3.1? No nic nie sądzę. Co mam sądzić? Nie wiem, no. Czekasz na to, nie? To wiesz, no a... Wiesz, no to takie pytania, no to wiesz, no nie ma jeszcze standardu, nie ma nic, za tym się pytasz, co ja sądzę o tym. Wszystko fajnie, ale zobaczymy, jak będzie, nie? I też mi się wydaje, że to ładowanie do 100 watów to jest, wiesz, nie, trzeba by zobaczyć, nie wiem, czy widziałeś, jak wygląda ta wtyczka, to
to raczej myślę, że chyba żeby zastosowali tam napięcie 200 V, to wtedy może 100 W tam będzie można wepchnąć, bo przy 5 V, czy nawet nie wiem, 15, to jest nierealne. Też mi się tak wydaje. Po pierwsze, konektory są za cienkie, a po drugie, sam przewód jest też za jest cienki. Jest tych konektorów tam, nie wiem, chyba z 10 na jednej stronie, także... 12 niestety. No. Dobra, przejdźmy do kolejnego etapu, kolejnej pozycji. To tylko powiem taką ciekawostkę, jak ktoś jest zapalonym tutaj użytkownikiem Wi-Fi, pojawił się nowy router D-Linka, który prawdopodobnie przebije ten router Link Sysa, taki słynny, który był poprzednio pokazywany, chyba na poprzednim czasie nawet jeszcze, a który się okazał trochę porażką, bo cena była kosmiczna i w ogóle żadnego sensownego firmware'u do niego nie ma. I tu jest D-Link, niechaj się zobaczy, jak on D-Link AC3200, czyli taki potwór, no jak tam szafa wyświetlasz, to pewnie widzą wszyscy, z 6 antenami. Wygląda kosmicznie, trzeba powiedzieć. No i ma być to w tej chwili taki prawdopodobnie najmocniejszy z tych routerów, ale pewnie cena też będzie... Mnie się nasuwa pytanie, po co? Wiesz, no niektórzy po prostu potrzebują, jak masz duży dom na przykład, czy coś, to może ci się to przydać rzeczywiście, wiesz. Aczkolwiek, to tak nie będzie miało zasięgu. Cudów nie ma, ale wyszedł też nowy standard, znaczy wyszedł nowy standard, to jest właściwie propozycja standardu. To się nazywa WIG 60 na 60 GHz. Tak, 60 GHz. To masz takie Wi-Fi do 7 gigabitów, prawdziwe 7 gigabitów. Z tym, że to oczywiście jest, ponieważ jest taka częstotliwość, to wiadomo, że to nie będzie duży zasięg. Będzie to działało na 3 metry, także... To będzie działało do kilku... Znaczy, to działa do kilku... Tak, ale to nie jest takie bez sensu, dlatego że owszem, będzie to działało do kilku metrów. Znaczy, to podobno może działać tam z odbicia, wiesz, tam sygnału czy coś, ale tak naprawdę to jest kwestia tych kilku metrów widoczności tak naprawdę. I może to być taki, wiesz, nowy standard do komunikacji bezprzewodowej, na przykład urządzeń takich, wiesz, typu masz laptopa i jakąś desktopową część, jakiś docking station czy coś w tym stylu, nie? Po 7 gigabitach, to możesz już praktycznie wszystko podłączać bezprzewodowo w ten sposób i to już jest taka prędkość, że wiesz, to będzie takie urządzenia, powiedzmy, lokalne, nie do zastosowania oczywiście w terenie. Taka ciekawostka. Ale niekoniecznie bym powiedział, że to jest coś złego, bo to, wiesz, mogłoby być ciekawe, bo wtedy nie będziesz musiał wkładać do docking station na przykład swojego laptopa. Teraz się pojawiły też na CES-ie takie laptopy, tutaj już ich nie mam akurat linków do nich, ale takie docking station do laptopa, który właściwie zrobili z niego desktopa, taką wielką szafę już po co się kładzie na biurku, ale z kartą grafiki pełną i tak dalej. Także... Ale powiem Ci, że jak wczoraj, że to jest 60 GHz, to sobie trzeba zdawać sprawę, co to jest 60 GHz, tak. I w momencie, kiedy, nie wiem, takiego laptopa po położysz sobie na kolana, to masz jajka na twardo zrobione, bez dwóch zdań, przy takiej, chociaż to pewnie moc będzie nie za wielka. Nie, będzie jakaś malutka moc będzie pewnie, to wiesz, nie potrzebujesz w sumie takiej dużej, nie? No zobaczymy. Nie, to powiem Wam, przypomina kobietę z brodą i tyle, takie coś. To dla tak, mnie to jest taka sama ciekawostka, nie? No i mówiąc już tutaj... Pewnie poza CES nigdy to nie wejdzie do żadnego... No duże rzeczy na CESie rzeczywiście jest takie, że zostają tylko na CESie, już nigdy potem nie widział, no ale to są jakieś ciekawostki zawsze, potem czasami, wiesz, są jakieś no, podobne technologie na przykład wychodzą, także gdzieś tam się nie znika zupełnie. No. I mieliśmy też tutaj na CESie, powiedzmy, prezentację różnych ultrabooków, netbooków i wszystkich różnych booków i urządzeń. Przy czym tutaj ciekawostką są nowe procesory Intela, 14 nanometrów, Broadwell 5. generacji. Mówiliśmy poprzednio o tych procesorach. Tak, ale tutaj już były takie testy i wstępne testy pokazują, że to jest około 20% zwiększenia wydajności przy grach albo obróbce grafiki na notebookach, bo mówimy tutaj o notebookowych procesorach. I takim jednym z tych notebooków jest na przykład Dell XPS 13 cali nowy. Piękny, ładny notebook. No, ale wideo conversation ma trwać 50% szybciej. Czyli cała konwersja wideo, bo teraz mam taką zajawkę od Intela, że to ją wyświetla. Ale to być może mówisz o desktopowe, bo ja tutaj w tej chwili powiedziałem, że to schodzi o notebookowe 14 nanometrów, nie? Tak, no ale to one są głównie sprzedawane do mobilnych urządzeń z tego względu, że mają być bardziej wydajne i mniej energożerne, tak więc no, to jest wszystko robione, optymalizowane właśnie przede wszystkim pod te nowe urządzenia i przede wszystkim to 14 nanometrów robi też to, że będą te procesory zamknięte w cieńszych obudowach, nie będą wymagały takiego chłodzenia, można by powiedzieć, aktywnego, będzie wystarczało pasywne chłodzenie, cieńsza obudowa, bo będzie niższy profil w ogóle tego urządzenia, no i to się sprowadza
sprowadza do tego, że będą jeszcze cieńsze produkowane urządzenia, bo tak, wejdzie nowy 3.1 USB, wchodzą te procesory, które będą niższe po prostu profilowo, bardziej energooszczędne i bardziej wydajne. Chociaż powiem Wam szczerze, że testowałem właśnie w tym laptopie, o którym już mówiłem, Yoga 3 Pro, tam był nie i7, tylko był Core zrobiony właśnie w tej już technologii, no to nie powalał jakoś osiągami, powiem szczerze. Nie widziałem jakiegoś przyrostu wydajności i przyrostu... To w porównaniu do czego? W porównaniu do i5, czyli najbiedniejszego, który poprzedniego modelu. No to jestem w stanie stwierdzić, że starszy model jest bardziej wydajny niż ten nowy, a różnice na baterii wcale nie są jakieś dramatyczne. No może to będą minuty, ale to nie będzie tak, że będzie o 30% dłużej na baterii chodził. Tak więc myślę, że trzeba poczekać, jak się to pojawi już tak na produkcji i wtedy będzie można mieć jakieś pojęcie, bo te wszystkie broszurki marketingowe, no to przyjmą każdą prawdę, jaką tam producent sobie na nich napisze, a w życiu może być troszeczkę inaczej. Tak, no i tutaj pojawiły się, tak jak mówię, już laptopy. Tu mamy różne modele od Samsunga, Samsung, jak to się nazywa, nie? A to jest AT4 albo ATIV, nie mam pojęcia, jak to jest, Book 9 Ultrabook, albo jest też Samsung Series 9 Ultrabook. I no oczywiście mam super, super, super fajne, super cienkie, super dobra rozdzielczość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale taką chyba z tego co widziałem najbardziej wszyscy zerkali na Dell, tak jak mówiłem, Dell XPS 13, ponieważ ma nowy, już taki praktycznie bezramkowy wyświetlacz. Nie tak, wiem, czy bardzo fajnie wygląda, muszę bardzo przyznać, fajnie to wygląda, to podoba. Trzeba powiedzieć. Co prawda ten procesor, no procesor jest taki, jaki jest, nie? No, jak na taki notebook, no trzeba by go przetestować, więc trudno powiedzieć. Rozdzielczość jest kosmiczna, 3200x1800. Także no już tutaj nie wiem. No to już powiem Ci, to jest standard, bo nawet poprzednia Yoga miała taką rozdzielczość, także to już nie jest to jakaś rewelacja, aczkolwiek myślę, że więcej nie potrzeba, chociaż pewnie będą się producenci prześcigać i widzę, że będzie dostępny w różnych konfiguracjach od i3 do i7. Tak, do i7. Tak. A ta Yoga jest tylko Core M, nie ma w ogóle żadnych innych wersji. Ale jest jeden feler. Jest tylko 4 albo 8 giga RAM, co jest dosyć słabe. To słabo. No, bo no nie, żeby chociaż była opcja 16 giga, to naprawdę. No bo po co ci taka moc, jak nie możesz sobie tam, wiesz, różnych rzeczy pobadać. No ale to, wiesz, no, to jest tylko notebook, nie? Ale wygląda czadersko. Ma to być podobno najmniejszy 13-calowy laptop na ziemi po prostu. To przynajmniej do przyszłego tygodnia być może. No tak mi się wydaje. Tak, także no trzeba by go zobaczyć. Taka ciekawostka chyba najciekawsza z tych wszystkich laptopów, które tam były. Oprócz oczywiście też laptopów gamingowych, ale o nich tutaj nie będziemy za dużo mówili. Pojawiło się też dużo komputerków mini PC, w tym nowa wersja Intel Nook 2.0, HP Stream i jeszcze coś takiego, co się nazywa Intel Compute Stick. Taka różna dziwna rzecz. No to Intel Nook to wiadomo, najnowsze Broadwell też tutaj zapakował do swojego urządzonka, które powiedzmy może zastąpić desktopa dla przeciętnego użytkownika, może nie dla jakiegoś ekstremalnego użycia czy do gierek, ale bardzo przyzwoita. No, ale Marian się ostatnio zastanawiał nad takim Nookiem i coś ci przeszło? Przeszło mi, nie, to jest według mnie za drogi gips i po prostu można taniej kupić o wiele chyba lepszy komputer czy laptopa niż takiego Nuka, który tak naprawdę ma wydajność średnią i nie, to jest ma drogi jak pieron. Powiem Ci, że ma dobrą wydajność. Znaczy, fakt, że intelowskie urządzenia są zawsze z dodatkowym bonusem w cenie, nie? Także jest drogi, bo trzeba do niego dokupować pamięć jeszcze i SSD dysk, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o wydajność, to akurat te urządzenia są naprawdę całkiem przyzwoite, te Intela. Oczywiście nie mówię tutaj o grafice, bo to jest tylko wbudowana grafika, czyli nie do gierek, ale jako desktop takie urządzenie by się sprawdziło. No, trzeba by policzyć, ile dokładnie by to wyszło. Można, wiesz. To można ze 3 w cenie tego kupić inne. Nie, no nie przesadzaj. Tak samo działa. Nie wiem, ile będzie kosztował ten 2.0. Trzeba by zobaczyć, ile będzie, bo być może już te ceny spadły, wiesz, te urządzenia szybko dosyć tanieją. Jest dużo innych tego typu urządzeń oczywiście. No ale trzeba przyznać, że w tych testach wydajnościowych, różnych, których ja oglądałem, to ten Intel Nook wychodzi naprawdę całkiem przyzwoicie. Chyba jeden z takich najbardziej przyzwoitych, a niestety też jeden z najdroższych. No ale jak ktoś szuka, no to warto już w tym momencie poczekać. Wiesz, najfajniej, że się pojawiają te nowe interfejsy w tym urządzeniu, że już będziesz mógł sobie M2 dyski montować do tego i teraz w ogóle będzie mała rewolucja, jeśli chodzi o SSD, właśnie te M2 i na PC AliExpress też się będą pojawiały rozwiązania, bo wydajność już takiego standardowego serial ATA 3
powoli się wypełniła, już jakiś czas temu się wypełniła i to jest wąskie gardło. Dużo szybsze wersje sprzętowe powstają tego typu rozwiązań, ale nie ma ich w jakikolwiek sposób inny wpiąć do komputera niż właśnie albo M2, czyli tak naprawdę to jest PCI Express, tylko odpowiednio zmodyfikowane, żeby było wygodnie montować te dyski. Tu widzę, że będą takie dwa sloty w tym nowym niuku. Ewentualnie normalne karty PCI Express, takie wmontowane w normalnych desktopach w slotach. Ja chętnie bym coś takiego przetestował, muszę zbadać rynek. Na razie to były bardzo drogie rozwiązania, ale też widziałem na CES-ie, że tam Samsung wyskoczył już z takimi konsumerskimi rozwiązaniami, które no z transferu 500 mega robią 4 razy szybciej, czyli już prawie do 2 giga jesteśmy w stanie wyciągnąć, tak więc to już będzie naprawdę kosmos. Tylko żeby również kosmosem nie była cena. A pewnie będzie. Mhm. No jeszcze, jeżeli chodzi o cenę, to drugą taką ciekawostką było HP, też nie wiem, jak to się nazywa właściwie. To Chromebox. Się nazywa Stream, nie. To się nazywa Stream Mini PC. O, Stream Mini, nie wiem, czy ma Stream Mini PC. Może chodzi głównie do tego streamowania, ale to jest bardzo ładne urządzenie, trzeba przyznać, że... To niebieskie takie? To niebieskie albo białe jest pod spodem, tam nie wiem, czy widzisz niżej zdjęcie. Całkiem przyzwoicie to wygląda. On jest o tyle ciekawe, że on kosztuje tylko $180 i to już jest, jeśli się nie mylę, to już chyba nawet zawiera Windowsa 8.1 i działa na 8.1 Windows. Oczywiście jest dużo słabsze, powiedzmy, tu maksymalnie, chociaż można maksymalnie załadować tutaj i3 procesorek, także już coś tam, wiesz, desktopowo powinien wystarczyć. No i takie budżetowo i ładnie wygląda. Dla wielu użytkowników pewnie by w zupełności wystarczało, ale jest dużo bardziej ograniczony, jeśli chodzi o sprzęt. Za to ładnie wygląda. I jeszcze jeszcze jest trzecia tutaj opcja, od razu powiem. Jest Intel Compute Stick, to się nazywa, czyli taki dongle tak zwany, który się wpina do HDMI. Coś takiego trochę większego i bardziej wypasionego od Chromecasta. Przy czym tutaj mamy już 4-rdzeniowy procesor Intel Atom, 2 GB RAM, 32 GB flasha. Windows 8.1 i 8 GB RAM, giga flasha. Nie widzę tego, po prostu update'u nie dociągnie. Za mało miejsca. Nie, weź sobie postaw Windowsa 8.1 na 8-gigowym dysku. To jest jakaś utopia. Trzeba po prostu zobaczyć, jak takie rozwiązanie by wyglądało w praktyce. Nie? Z Windowsem, nie musisz mieć tam Windowsa 8.1, nie? Ale z Windowsem 8.1 będzie kosztować $150. Nie? To jest taka ciekawostka, z Linuxem $89. Także widać, że cena jest... Tu ile to jest? 10... $60 to jest cena Windowsa w tym, na to wygląda. No tak, nasuwa się pytanie, sporo, po co? Sporo jak na takie urządzenie. Miało być już dla niektórych urządzeń za darmo, no ale widać, jeszcze nie jest za darmo. To tyle, jeśli chodzi o... Dla tabletów jest po $0 małych. Tak, da chyba poniżej 5 cali, czy 5 cali, tak? Jakoś tak. Tak. Wszystkich urządzeń takich. No dobra, taką ciekawostką chyba też, czy nowym takim trendem, który się pojawił na CES-ie, jest to, że już nie mamy tutaj wielu takich słynnych, znanych dawniej, powiedzmy, producentów software'u czy hardware'u, ale za to zaczynają wchodzić na targi producenci samochodów bardzo mocno i to była jedna z ciekawszych takich bardziej kosmicznych wystaw tam. Mieliśmy dużo różnych, bardzo różnych ciekawostek, głównie oczywiście dotyczących też nowych samochodów samojeżdżących albo elektrycznych, albo no w ogóle wszystkiego, co dotyczy samochodów i gadżetów do samochodów oraz tego, jak te gadżety połączyć, te, które już mamy do samochodu, jeszcze to w taki sposób, żeby nas, powiedzmy, nie rozpraszały podczas jazdy, żeby można było je wykorzystać. Także mnóstwo rozwiązań. Z takich ciekawostek to było na przykład Pioneer Car Audio. To może Szafo tutaj opowiedz, bo ty tutaj ten temat wygrzebałeś. Znaczy, no, dążymy do tego, że w samochodzie będzie Android. Ja już to rozwiązanie u siebie testuję od jakiegoś czasu, aczkolwiek nie tak profesjonalne, jak tutaj jest zaprojektowane i pewnie będą te urządzenia dostępne dla sprzedawców samochodów. Mam u siebie w samochodzie zainstalowanego zwykłego Nexusa 7 drugiej generacji z Androidem Lollipop 5.0 i muszę przyznać, że teraz chodząc po salonach i patrząc na różne alternatywy, jeśli chodzi o wymianę samochodu, to te rozwiązania ich komputerów po prostu dopiętnie dorastają takiemu zwykłemu tabletowi za, powiedzmy, nie wiem, tam 700 zł, myślę, że on tyle teraz kosztuje, czy nawet 1000 zł, tak więc dziwi mnie, znaczy nie dziwi mnie, że producenci idą w tym kierunku, aczkolwiek mnie by satysfakcjonował normalnie wmontowany tablet z Androidem w samochodzie,
czy to byłby mały siedmiocalowy, który i tak byłby już zdecydowanie wystarczający, czy nawet duży dziesiątka, czy jedenastka, no to by było fantastyczne rozwiązanie. Niestety pewnie czegoś takiego się nie doczekamy, aczkolwiek są dwie technologie od Google i od Apple'a robione takie, żebyśmy sobie mogli zmirrorować nasz telefon właśnie na urządzeniu. Rozwiązanie androidowe polega na tym, że trzeba to zrobić przewodowo, czyli jednak cały czas ten telefon musi być wpięty i w tym momencie mamy na tym ekranie, który się znajduje właśnie w naszej dużej nawigacji, to co w telefonie. Nie badałem tego jeszcze nigdy tak organoleptycznie, że tak powiem, bo nie było mi dane uzyskać takiego samochodu na dłuższe testy. Teoretycznie się z tym spotkałem, ale coraz więcej samochodów, producentów samochodów idzie też w tym kierunku, bo jednak mechanicznie te samochody no, nie bardzo się tak sobą różnią. Jest tyle nałożonych różnego rodzaju przez naszą kochaną Unię Europejską obostrzeń, jeśli chodzi o emisję spalin, że silnikowo te samochody są mniej więcej podobnie, a tak naprawdę zaczynają się różnić wnętrzem i widzę, że te nowe samochody właśnie też idą w kierunku i rozwiązań elektrycznych jako napędu, rozwiązań hybrydowych, ale nie takich typowo, tylko pluginowych, czyli możemy sobie na noc podłączyć taki samochód u siebie do gniazdka w garażu i naładować go, jeździć w ogóle, no nie powiedzmy 50-70 km bez potrzeby uruchamiania silnika spalinowego. No i kolejną akcją to są właśnie gadżety do samochodów i myślę, że tutaj no będą jak zwykle dwa obozy. Będzie androidowy i będzie iOS-owy, chociaż też jest Microsoft Connect. Ford chyba tym tematem żyje, ale też tego jeszcze nie badałem. No, chyba właśnie coś się wszyscy pozbywają powoli, powiem Ci, Windowsa na rzecz chyba Androida, no, wcale mnie to nie dziwi. No. Albo innych systemów. Teraz jest duży wysyp systemów androidopodobnych przecież, prawda? No dla mnie to jest idealne rozwiązanie. Naprawdę nie potrzebuję dużo. Ja w samochodzie używam w zasadzie trzech aplikacji. Jedna to jest Spotify, który mam całą swoją muzykę. Jest to genialne rozwiązanie, bo sobie tworzę swoje playlisty w domu. One mi się synchronizują normalnie w samochodzie. Drugie urządzenie, druga aplikacja to jest nawigacja. Ja używam akurat Sidejika. Bardzo dobrze się spisuje, mam wykupioną pełną wersję. Automapa mnie nie pasowała na Androidzie, chociaż dość dawno ją badałem, ale nie wiem jak ona w tej chwili wygląda, ale mam tego Sidejika, to jest wersja nawigacji światowej za 40 euro i jestem z niej zadowolony. I trzecia aplikacja to jest Janosik, tak więc te trzy aplikacje, ja jestem szczęśliwy. No, rozwiązanie moje nie jest tak eleganckie jak to, które teraz widzicie na ekranie, czyli takie firmowe, ale jest równie dobrze działające. Mnie by tyle wystarczyło i naprawdę wszystkie inne nawigacje, komputery pokładowe, czy to są w Mercedesie, czy w BMW, czy w jakichkolwiek innych samochodach, nie dorastają do pięć takiemu zwykłemu androidowemu tabletowi. Tym bardziej, że można sobie tam doinstalować chociażby jakieś Google Docsy, coś sobie wrzucić na postoju, poglądać YouTube'a, włączyć HBO Go. No, cała masa jest różnego rodzaju zastosowań takiego urządzenia. Można sobie uruchomić nawet oprogramowanie, które będzie rejestratorem trasy. Coraz większy jest taki trend, że ludzie na przykład ze starymi telefonami zamiast je gdzieś tam wyrzucać, to robią z nich rejestratory trasy, które mają dość mocny hardware w porównaniu z tymi dostępnymi na rynku. Tak więc no, tu mnie to cieszy, aczkolwiek nie sądzę, żeby się udało mi pozyskać jakieś takie samochody do testów, bo to już jest grubsza sprawa i nie za bardzo jest to jak wykonać. Aczkolwiek jestem bardzo ciekawy takich rozwiązań i będę tutaj penetrował nasze lokalne salony samochodowe w Kielcach. Ja tutaj dodam także, żeby już zakończyć temat tych gadżetów, to tak jak mówiliśmy, takie ciekawostek, bo tam ten Pioneer Car Audio i tak zwany jeszcze Parrot, który tutaj chce też w swoje urządzenie tam wstawić do naszych samochodów i też z takich ciekawostek światło laserowe w BMW, też sterowane ze smart urządzenia. Też tam nie rozumiem tych świateł laserowych, powiem szczerze, jak to będzie, jak to będzie działało, bo no jednak to jest chyba jakieś mocne uogólnienie, jeśli chodzi o określenie, że to będą światła laserowe, bo jednak... To są LEDy, tylko dużej mocy. Takie. Dokładnie, to bardziej będą LEDowe światła niż laserowe, tylko że nie wiem czemu... No, tylnie światła w BMW mają być robione w technologii AMOLED, czyli będą jak gdyby bardzo płaskie, nie będzie można je naklejać wręcz na
na samochodzie będą no, idealnie się razem z samochodem komponowały, a przednie to myślę, tak jak Marian mówi, że to są po prostu mocne LEDy w cudzysłowie laserowe, ale z laserem to na pewno nie ma zbyt wiele wspólnego. Fajną rzeczą jeszcze jest, pokazali skuter elektryczny, słuchajcie, też na tym CES-ie. Naprawdę piękna rzecz. Ciekaw jestem, jak u nas prawodawstwo by się do tego, bo tu się pojawiają nowe dziwne rzeczy. Nie wiem, jak to jest zorganizowane. W momencie, kiedy ściągacie samochód, powiedzmy to elektryczny, gdzieś tam z zagranicy. Jezu Chryste, no, włączyłem sobie odtwarzanie na cały regulator w uchu. Myślałem, że spadnę z fotela. Nie wiem, jak to będzie zorganizowane, bo przede wszystkim płaci się akcyzę, importując taki samochód, i tą akcyzę się płaci w zależności od pojemności. Nie wiem, jak temat wygląda importu samochodu elektrycznego, który nie ma pojemności. Jak to wygląda? Co tam się w tym dowodzie rejestracyjnym pojawia? Również płaci się OC od pojemności. Jak wygląda kwestia OC? Będzie od pojemności baterii płacone. Nic się nie przejmę. Myślisz, że tak zrobią? Pewnie. W skuterze znowu... Im lepszą baterię, tym będziesz więcej płacił. W skuterze znowu jest kolejny problem, a mianowicie taki, że no tu też nie ma pojemności. Teoretycznie możemy do 125 jeździć na normalnym prawie jazdy, ale te skutery będą miały dużo większą moc i będzie no też trudno tutaj tą pojemność wykluczyć. Jest to fajnie pomyślane, że pakiety akumulatorów takiego skutera elektrycznego będzie można wymieniać w różnego rodzaju stacjach wymiany tego typu akumulatorów gdzieś tam po umiejscowionych na mieście czy gdzieś w galeriach handlowych. No jest to duże rozwiązanie, tym bardziej, że skutery są naprawdę strasznie popularne w Azji. Myślisz aż tak? Myślę, tak. Że tacy starzy jesteśmy? Tak. Ale widziałeś ten skuter? No nie widziałem, ale wiesz co, mnie bardziej chodzi o to, co mówiłeś, że można będzie wymieniać sobie baterie gdzieś tam w marketach czy gdzieś. No to, u nas to na pewno by trochę było inaczej zrobione, bo Polak jest sprawniejszy dużo bardziej niż cały system. No to nawet nie chodzi o to, czy tam Polak, czy nie Polak, no to wiesz, gdzie by nie było, no to ja sobie tego jakoś nie mogę wyobrazić, żeby gdzieś był taki punkt do wymiany baterii. Już nie wiem, w którymś samochodzie miało tak być, nie wiem, czy nie w Tesli właśnie, że będzie sobie można wymieniać baterie, ale to nie wiem, może w Szwajcarii. No, Tesla jest na razie za droga na polski rynek i zbyt wiele tych samochodów się tu nie sprzedaje. Zresztą tych stacji ładowania też nie ma za dużo. Aczkolwiek nie wiem, czy wiesz, że kupując Teslę masz tankowanie za darmo. Tam, gdzie są te stacje Supercharge budowane, jest ich już sporo na terenie Europy i Skandynawii. W zasadzie tam też dużo tych samochodów się montuje. One są takie, które ci tam, nie wiem, chyba w 45 minut ładują takie baterie w samochodzie. To masz gratisowe ładowanie. Czyli kupując samochód już nie wydajesz nic na prąd, pod warunkiem, że w tych Supercharge'ach się będziesz ładował. Będziesz musiał jeździć do Skandynawii, żeby się naładować. A w Skandynawii jest zimno, a ja nie lubię zimno. No dobra, bo kończąc tutaj jeszcze, znaczy kończąc właściwie, tak rozbijając ten temat, dużo było takich rozwiązań... Kawa już nie rozwijaj, tylko kończ, bo to już nie ma co. Ale chodzi mi o temat samochodów samojeżdżących, czyli autonomicznych, jak to wcześniej mówiłem. Tutaj nie wiem, czy widziałeś, dodałem teraz taki punkcik o Mercedesie. To był taki najbardziej kosmiczny na całym CES-ie chyba pojazd. Właśnie. To jest oczywiście samochód koncepcyjny. Tam są dwa linki, takie jakbyś mógł je wyświetlić. Jedno to są zdjęcia, a drugie to jest, jaka technologia tu jest zastosowana. I tak więcej szczegółów właśnie. I to jest, co ciekawe, to jest samochód właśnie już samojeżdżący, co znaczy, że na przykład już po wejściu do niego te fotele z przodu się mogą odwrócić w ogóle do tyłu. Czyli jakby tego to na pewno nie dożyjemy. Można było w ogóle jeździć... Ja pewnie jest na Windowsie i się zawiesza i drzewo wjeżdża. No ale jest ciekawa rzecz, tutaj dużo ciekawych rozwiązań. Oczywiście wygląda zarąbiście jak to u Mercedesa. Ale zobaczcie, na tym rynku takich technologii mobilnych, smartfonów, tabletów, laptopów, to już jest stagnacja, tu się już nic nowego na razie nie dzieje. To są wariacje aktualnie dostępnych urządzeń, trochę podbajerowanych, cieńszych o 2 mm, z trochę mocniejszym procesorem, którego i tak nie mamy potrzeby wykorzystywać w większości, w 99% rzeczy. A tutaj faktycznie w tych samochodach jest kupa rzeczy do zrobienia. To nie jest nowy telefonik, tu wszystko można zrobić od nowa. Począwszy od bryły, ze względu na fakt taki, że... To jest zupełnie dokładnie tak samo jak w telefonach, także tylko inna skala. Mm-hmm. No dobra. Ja tutaj dodajmy jeszcze, że Google ogłosił, że
jego już samojeżdżący samochód jest w pełni funkcjonalny, czyli już działa, może już działać. I mamy też taką informację do tego, że w Wielkiej Brytanii, w Anglii, cztery miasta zostały wytypowane do tego, żeby przetestować takie samojeżdżące samochody. Nie wiem, czy to będą Google samochody, czy jakieś inne, ale mają być właśnie już testowane, także zobaczymy, jak to będzie się działo. Ale już się coś dzieje, także nie jest takie coś, że tylko na targach, a potem już tego nic nie ma. No. No to mi się podoba, ten cały ruch. Ja bym sam chętnie już kupił elektryczny samochód, tylko niestety... No, ale samojeżdżący? Nie, samojeżdżący nie, ale powiem Ci, że gdyby były ceny dostępne bardziej i te samochody przede wszystkim byłyby ładne, bo zazwyczaj się tak zdarza, że jak już goście robią samochody elektryczne, to okazuje się, że projektant... No ten googlowy nie jest chyba ładny. ...designu jest Stevie Wonder. Ten Mercedesa jest taki futurystyczny, ale te, które są już dostępne w sprzedaży, to nie powalają na razie swoją stylistyką. Ale nie Tesla wiem jest ładna. Mnie Tesla się jest ładna, ale Tesla to jest kosmos. To jest 650 tysięcy złotych. To jest zdecydowanie... Ale to jest w wersji bez baterii. Za 65 to bym kupił, a za 650 to nie ma takiej możliwości. No chyba, że Lotto zacznie ze mną współpracować, no to wtedy szóstka w Totolotka mógłbym przeeksperymentować taką Teslę. Mhm. Jeszcze tak można dodać, że drugą taką technologią, która się pojawiła właśnie też bardzo szeroko znowu na CES-ie, która razem z samochodami opanowywuje CES, to są drony. Tutaj za dużo o dronach nie będziemy mówić, bo było ich tam 5 miliardów różnych. Może tutaj jeszcze myślę tylko jednego linka, takie tam możesz wyświetlić te najlepsze drony, tylko to jest niestety slideshow, także trzeba to poklikać. Jest tych dronów mnóstwo, to były głównie różne warianty znanych dronów, mniej lub bardziej zaawansowane, i cała masa mini dronów, których główną zaletą czy głównym przeznaczeniem jest to, żeby zrobić sobie selfie z drona, czyli nie wiem, jak to się nazywało teraz, selfie z drona ma jakąś już swoją nazwę oczywiście. Był też taki dron, który się zakłada jako na nadgarstek, który był taki składany jakby na nadgarstek i można go potem z tego nadgarstka odpiąć, wyrzucić w powietrze na chwilę tam na 3-2 siedle. Ciebie nosił po tym, że sobie go zakładać na nadgarstek i cię za rękę podnosił do góry. Tak, możesz pomarzyć o tym. Ale w każdym razie no, mnóstwo było takich dronów, które były fajne, ale w zasadzie nie mają żadnej istotnej funkcjonalności. Wiesz co, te drony się szybko skończą. W momencie, kiedy pierwszy dron dostępny w każdym markecie wleci, nie wiem, gdzieś w grupę polityków i wybuchnie, w tym momencie drony staną się nielegalne i cała ta akcja z tymi dronami po prostu pójdzie. Tak, ale te mini drony są takie, wiesz, tam mają kilka minut. Poczekaj, Kaba, już chcą trochę je właśnie tak jakoś tam usankcjonować, używanie tych dronów, że trzeba będzie mieć licencję odpowiednią, żeby latać. Trzeba będzie tylko na odległość wzroku je sobie wypuszczać. Nie tak jak teraz jest, że możesz sobie zrobić to takie FPV i sobie latać gdzieś tam i patrzeć z góry i w ogóle go nie widzieć. Poza tym no, do określonej wysokości tylko je będzie można chyba wypuszczać i jeszcze tam kupę innych rzeczy, także... W każdym razie dronów było dużo bardzo. Ale to już gdzie? W Polsce jest takie sankcjonowanie, czy to gdzieś na razie na świecie się... No w Polsce oczywiście chcą już tak zrobić. A w Polsce. W Polsce chcą nam też pornostrony wyłączyć, bo dla dobra naszej... Bardzo dobrze, bo to jest wszystko... W Anglii już tak zrobili. Najpierw zrobili oczywiście blacklistę, która oczywiście nie, zgodnie z założeniami nie działała dobrze. I teraz chcą zrobić... To jest taki, pojawiają się... Takie pomysły, żeby zrobić whitelist, czyli tam, gdzie możesz chodzić, a wszystkie inne strony byłyby zablokowane. Nie, powiem wam, że jak patrzę na te wszystkie tych urzędników, którzy się biorą za ten internet, pierwsze co wprowadzili, to informacje na każdej stronie, że są pliki cookie. Po prostu nie wiem po co to miało, jakie to miało za zadanie, chociaż wszyscy klikają, że okej, że się zgadza na to i teraz sobie ludzie sami instalują jakieś pluginy, wirusy, bo się nauczyli, że trzeba klikać zawsze okej, bo się wyświetla na każdej stronie ta głupia informacja. Teraz znowu zrobili całą aferę, jeśli chodzi o sklepy internetowe. Afera jak stodoła o zmianę przycisku, że potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty, bo do tej pory to goście myśleli, że oni sobie zamawiają i dostają to za darmo. Po prostu gdzie oni te paluchy nie powsadzają, to się robi mętlik i teraz opłaty jakieś audiowizualne chcą od tabletów, od smartfonów wprowadzić, co mnie straszliwie wpienia, bo każdego od razu traktują za złodzieja, gdzie ja mam wszystkie aplikacje albo kupione, albo... Ale widziałeś akcję Nie płacę za pałacę?
No gdzieś mi się obiło ucho, nie do końca jej nie... O, Spotify mi ściągnęło właśnie 19 zł, czyli ja za muzykę też płacę, a chcą, kurnia, żebym jeszcze płacił za to. Teraz jeszcze mi wyłączą pornosy, no to będziemy mieli Emirat Arabski kolejny. Kalifat. Kalifat, no nie, to ja to sam chyba wyjdę na ulicę i zacznę jakiś protest tutaj organizować. Ja tutaj dodam jeszcze, wracając do tematu... Zrobimy akcję Dobra. Przeciwko wyłączaniu pornosów. No ja jestem pierwszy. No. Nie odjeżdżając za daleko, kupuj sobie VPN-a, będzie dobrze. No. Tak, jeśli chodzi o drony, no to z takich ciekawostek, po prostu miliona tam różnych rozwiązań, jest teraz nowy dron Parrot. Kawa, ale my o dronach to już pół godziny. Ale słuchaj, bo chodzi gadać. Tylko o to, żeby wspomnieć o tym, że jest to, jak ktoś szuka, będzie nowy dron Parrot, który ma Bebop dron, który ma robić full HD wideo, 4K zdjęcia A i tak to dalej. Wszystkie robią tak. Ale ten jest, wiesz co, ale to chodzi o to, że będzie dosyć ciekawa opcja, jeżeli chodzi o budżetowo i tak dalej, także, bo to jest bardzo popularny dron, nie? Parrot był jeden z popularnych. No, $1000, nie, no to zaraz. Ale już był stary, także, ale wiesz, no dronów jest różne, ten jest taka ciekawostka. I jeszcze jedna A ten dron będzie mógł też wlecieć ci do prostaty i zrobić badanie odpowiednie, czy nie jesteś Nie, ale on ma specjalny przycisk Return to China. I jak go wciśniesz, to odlatuje do Chin. Do widzenia. No a jeszcze taką ciekawostką, ponieważ też tutaj nie chcę rozwijać za dużo tematu, jeżeli chodzi o drukarki 3D i druk 3D, też było sporo różnych rozwiązań. Przede wszystkim nowe materiały, lepsza dokładność, nowe technologie itd. Ale itd. tego nie mamy w playliście naszej. Tak, mamy no. w playliście, ale tylko tak wspomnieć, bo po prostu było tego zbyt wiele i dopiero to zobaczymy, drukarki co będzie tak naprawdę w praktyce. To już jest Natomiast ciekawostką w połączeniu z dronami było możliwość, jest drukarka, która potrafi drukować razem z elektroniką. Podczas lotu dronu. Może mógł wydrukować nowe śmigło, jakby się urwało. Przykład jest właśnie pokazany wydruk drona z elektroniką pełną. Całe z drukarki wydrukowane. Z tym, że to oczywiście elektroniki on raczej tam podejrzewam nie drukuje, tylko tam jest chyba to tak związane, że podczas, druku, że udaje, podczas że drukowania drukuje. Się wkłada tą elektronikę i on potrafi jakby to na odrukować ją. Dobra. Zadrukować to potem tak, czyli potem już jest po prostu nierozbieralny taki dron, że jak coś się zepsuje elektronika, no to już do wyrzucenia. Ale jest to ciekawostka taka, nie? Bo cały ten dron oprócz jest trzy razy droższy niż normalny. Ale wiesz, no to wszystko się, ceny Marian, się zmieniają. Ty u ale... siebie w korporacji międzygalaktycznej nie ma żadnej drukarki 3D? Nie. No właśnie, to jest też ciekawy temat, tego jeszcze nie testowałem. Temat drukarki 3D jest o tyle, wiesz, no to jest kilka tysięcy w tej chwili, ale w tym roku właśnie mają wyjść i pewnie właśnie w związku z CES-em wyjdą jakieś ciekawe modele poniżej $1000, także już taka bardziej przystępna cena jest, powiedzmy. Ale bo to w tej są chwili... już poniżej 1000, tylko że tak, to są ale takie, wiesz, to są zabawki praktycznie. Robią, drukują z tych takich... wkładów plastikowych, czy jak tam tych. To zależy, są różne wkłady, patyczków jest bardzo dużo. I one wiesz, to takie, to jest taka zabawka, nam wydrukuje ci. One mają, nie wiem, ale właśnie w tym roku mogą już wejść nowe technologie, które znaczy właśnie nie są nowe, tak szczerze mówiąc, one już były od dawna, tylko były używane, wiesz, no były bardzo, bardzo drogie takie drukarki przemysłowe, wiesz, za $1 milion, ale ta sama technologia jest teraz używana, dokładność będzie 100 razy lepsza niż powiedzmy ta, co w tej nie chwili. Będzie. Będzie, bo to już jest Maria, no to już jest zrobione, tylko po prostu kwestia, wiesz, no tego, żeby no ale to było za $1 milion, tak. Nie, tak, no to teraz mają wejść na rynek konsumencki i zobaczymy, bo może rzeczywiście spadną ceny. No pewnie nie tak szybko, jakby się wydawało, ale wtedy te drukarki 3D będą miały większy sens, bo będzie można wydrukować z nich no rzeczywiście już jakieś konkretne rzeczy, a nie tylko takie, no właśnie, tylko niektóre ograniczone, powiedzmy, no, zabawki, tu. Ciekawostki takie, tak, także, ale to się rozwija i zobaczymy, co w tym roku się pojawi. Także no, nie będziemy tu rozwijać tematu. Ale mam wrażenie, że liczyliśmy, przynajmniej ja liczyłem na jakiś szybszy progres, jeśli chodzi o te drukarki 3D, a tak nie nastąpił taki boom. Bo to ja było... też, ale widziałem za to w chińskim sklepie taki ołówek drukujący, jakby imitujący drukarkę 3D, widziałem. W którym sobie można drukować, znaczy tak sobie ręką tam, nie wiem, jakieś ręką tam to sobie robić możesz, obrazki. Robić sobie możesz coś ręką, no super sprawa, w chińskim sklepie. Dobra, przejdźmy do kolejnego działu, czyli smartwatche, smartfony i wszystkie różne gadżety. Smart i jedno z takich ciekawostek to jest zegarek LG Audi z Androidem. Nie, przepraszam. Nie z Androidem. I właśnie to jest błąd, bo znowu każdy chce ugrać kawałek swojego tortu. I tak, LG swojego WebOS-a daje, Tizena daje Samsung,
I tutaj mam jeszcze Joel, a mam jeszcze mnóstwo całych innych rozwiązań. Także... No tak, ale jest cała lipa, bo tak naprawdę fajne było to, że to była standaryzacja, wszyscy mieli dostępne to, co mieli dostępne i tutaj pewnie jak będzie miał WebOS, to już się z normalnym smartfonem nie połączy, tak jak Samsungowe rozwiązania. Ale z samochodem Audi się połączy. Ale no, do tego zegarka właśnie coś ciekawe, bo to był taki wiesz, no, jeden z takich ciekawszych gadżetów, ale oczywiście to jest tylko teoretycznie, bo trzeba do niego mieć jeszcze Audi. No tak, ale to też jest bzdet taki, że możesz sobie zegarkiem zapalić samochód. No po prostu... No tak, ale to jest jako ciekawostka, no nie podniecaj się tak bardzo. Ciekawostka, ale wszyscy się tym właśnie podniecali, nie wiem dlaczego zupełnie. No, tak, jeszcze mamy też LG Flex 2, co to jest? A, 64-bitowy, tak? LG Flex 2. No tak, no też kolejny odgrzewany kotlet, no tam wstawią lepszy... No słuchajcie, jakiś tam wyświetlaczyk, trochę mocniejszy procesorek, no i ten sam telefon, który był w zeszłym roku, się pojawi i nie wiem, może będzie chociaż wyświetlacz dobrze działał, no i, nie no tak i, jak w poprzednim roku. Tak, no i trzy i będzie bardziej wygięty. Trzy zegarki ulubionej marki Mariana, czyli Garmin. O, Marian, tutaj jest pole do popisu Epix dla ciebie. I Vio, nie, Vivo Active. Marian. Vivo Active to jest opaska. Taka, no powiedzmy jakaś tam trochę nowsza, odświeżona. Epix to jest wersja taka z nawigacją. Natomiast ja się tutaj przymierzam do Fenixa trójki. Mam dwójkę Fenixa. No powiedzmy tak, jestem zadowolony na 75%. Natomiast Fenix trójka to jest to, co po prostu jak się tylko pojawi na naszym rynku, to nabywam od razu. I a co cię tam urzekło szczególnie? Wiesz co, wygląda jak smartwatch, taki, no jak te wszystkie LG i inne, tak? Z tym, że LG i jakie to tamte resztę są tych smartwatchów? Samsungi, Samsung? No, Motorola. Tak. Motorola i ten, no to powiedzmy pokazują godzinę. I powiadomienia. Powiadomienia i nic więcej, tak? Pulsometr mają kiepski, który raz działa, raz nie działa. To prawda. Powiedzmy sobie, częściej nie działa niż działa. Natomiast te zegarki to są zegarki już dla, no takie można powiedzieć, że smartwatche dla sportowców. I ale czy też będą wyświetlały powiadomienia? Wszystko będą wyświetlały. Będą miały ekrany graficzne o dużej rozdzielczości. To znaczy no dużej jak na taki zegarek, no bo to wiadomo, że to nie będzie porównywalne do jakiegoś telefonu, natomiast no już możliwości ich będą naprawdę, ja taką, no jeszcze nie ma tam wielu danych na temat tych zegarków, one dopiero wyjdą w pierwszym kwartale 2015 roku, także... To jest ten okrągły, rozumiem, taki metalowy. To jest ten okrągły, tak, jest no w trzech wersjach produkowany, mówimy o Fenixie, tak, trójce. Ale widzę, że rozmiar taki solidny, spokojnie można z nim czteropiętrowy budynek zburzyć. Można, tak, można. I naprawdę no to jest to, co ja będę chciał mieć i od razu, tak jak mówię, jak tylko się pojawi, to no nie można na razie. Ale tutaj oprócz designu to będzie miał również jakieś, nie wiem, pojemniejszą zasób pamięci, szybsze próbkowanie, tak, bardziej, no oczywiście, że tak, jakąś lepszą. Tak, tak, będzie miał wszystko ulepszone, większą baterię, większą pojemność pamięci, no tak jak mówię, lepszy ekran. Cały ten system już tam operacyjny, ten, znaczy no nie wiem jaki to jest system, ale będzie już, jak to nazwać, ten Connect IQ, to jest jakby takie środowisko programistyczne, w którym będzie można sobie aplikacje tworzyć do tych zegarków, będzie można sobie nowe jakieś tam tarcze tworzyć, inne rzeczy, także no naprawdę, jeśli się to pojawi i wyjdzie, to myślę, że to będzie duży krok naprzód właśnie w takiej dziedzinie tych zegarków. A kiedy to się ma pojawić i mniej więcej za ile? No w pierwszym kwartale tego roku, czyli 2015, cena to będzie około 500 do 600 dolarów amerykańskich, także no u nas pewnie będzie ponad 2000 kosztowało, myślę, że i to tak, no, a chociaż może nie dużo ponad 2, ale tam 2 z kawałkiem to będzie kosztowało. Teraz ten Garmin 920, który wyszedł w miarę niedawno, kosztuje 2200 zł z pulsometrem, no to myślę, że tamten będzie też w tych granicach oscylował, ale... A preorder już zrobiłeś, czy czekasz, aż się pojawi normalnie? Nie, chciałem zrobić preorder, ale
ale to w Stanach i tam wtedy jest gwarancja tylko roczna. Kasę trzeba zapłacić od razu, a nie wiadomo, kiedy się to pojawi, także odpuściłem na razie. No powiem ci, że wygląda kosmicznie. Kosmicznie wygląda i tak jak mówię, na pewno wygląda będzie... kosmicznie? Wiecie co, mówiąc szczerze, ja jeszcze nie widziałem ładnego smartwatcha, może z wyjątkiem tej Motorola, takiej jednej okrągłej, ale tak to szczerze mówiąc, to wszystkie wyglądają jak stare zegarki, takie kaszy. No ale widzisz tego Fenixa po lewej stronie, tamtego okrągłego? No przecież jest... A który, to jest okrągły, tak? Tak, to jest piękny. Ja wiem, no wygląda jak stary, jak G-Shock, kaszel G-Shock. Takie, no tego to typu. Chyba, nie wiem, miałeś ostatnio jakąś, nie wiem, lobotomię, bo, albo nie pamiętasz, jak nie wygląda wiem. G-Shock. One na zdjęciach wyglądają lepiej niż w rzeczywistości jakoś, tak mi zauważyłem, nie, że... Nie, w rzeczywistości że... wygląda lepiej podobno właśnie. No, zobaczymy, no. No nakręcisz zobaczmy... test zegarka? No coś postaram się zrobić, znaczy, no nie wiem, albo pożyczę tobie go. No to najwyżej mi może pożyczysz, bo wtedy może, kurna, i taki kolorowy wyświetlacz, no podoba mi się. Powiem super ci, jest, że, naprawdę. Że podoba mi się. Wygląda fajnie. Dobra, lećmy dalej. Bo... I to jeszcze tutaj dodam taką ciekawostkę właśnie, którą znaleźliśmy tu przy okazji. Ale fajna, ma różne tarcze, fajna, ja pierdzielę. Fajna porównywarka. Tutaj można smartfonów, laptopów i SSD na przykład. I innych rzeczy też, ale przede wszystkim smartfonów. To się nazywa, adres tutaj jest, mamy inny niż ja tutaj się przejdzie, to jest product chart łamany przez smartphones. Można sobie tutaj wybrać kilka takich parametrów, na przykład ja wybrałem w tej chwili SD card, memory 32 giga i powiedzmy RAM 3 GB, no i zostało mi tutaj z mnóstwa smartfonów, wszystkich, które tutaj są, raz, dwa, cztery, pięć, sześć smartfonów, w tym dwa BlackBerry, czyli w zasadzie cztery smartfony, Note 4, o właściwie ten Note 4 jest dwa razy, czyli Note 3, Note 4 i LG 3. Czyli nie ma zbyt dużego wyboru. Taka ciekawostka do porównywania, ktoś chce sobie szybko znaleźć, przefiltrować przez kilka takich różnych ciekawostek typu właśnie pamięć RAM, rozdzielczość, wielkość. Ale no, do dupy, cena cena u nas nie jest. Bo ja wybrałem SD card Dual SIM i wybrałem 2 GB RAMu minimum i pojawia mi się Galaxy S5, który na naszym rynku nie jest dostępny jako Dual SIM, a nie ma chociażby Sony. Ale to, ja nie jest, to nie jest polska wyszukiwarka, także od razu mówię, że niestety to jest... Nie wiem, w ogóle mnie dziwi, bo bardzo dużo, bardzo mało mówi się o smartfonach w ogóle Sony. Bardzo mnie to dziwi, bo odkąd stałem się posiadaczem, to jestem orędownikiem. No, bateria jest zarąbista, wszystko inne działa fajnie. A na, w ogóle mało jest porównań, testów. Nie wiem zupełnie czemu tak ludzie te Sony tak zmarginalizowali. Bo są drogie, niepopularne. No jak są drogie? No kurczę, zobacz sobie, one są tańsze od Samsungów. Ale niepopularne. No właśnie, niepopularne. Całkiem dobre urządzenia. Dobra, lecimy dalej. Taką ciekawostką też tutaj była na przykład, był taki docking station, można powiedzieć, szumnie mówiąc, za $35, który robił powiedzmy coś w rodzaju komputera z każdego smartfona z Androidem. Tak niedroga cena, a fajnie to nawet wygląda. Taka ciekawostka się nazywa Andromium. Ale to jest już coś wybudowanego? Czy zbierają na to te... Jak to się nazywa? Środki? Wiesz co, nie wiem czy to już jest, jak to jest zaawansowane, trzeba by zobaczyć. To było na Kickstarterze, ale wygląda to ciekawe. Czy to nie jest jakaś super, wiesz, sprawa, to jest po prostu prosta, taka można powiedzieć przejściówka, a wygląda to ładnie na telewizorze, ta koncepcja wygląda całkiem ciekawie. Jak za $35 to nie jest jakaś duża cena, więc... Kawa, ale jest twój ulubiony temat. Telefon z Ubuntu. Tak, nie, chodzi o to, że Ubuntu wypuszcza telefon, no niestety poprzednie z rozdzielczością 540x900. Ale posłuchaj, nie o to chodzi, bo poprzednia inicjatywa, czyli Ubuntu Edge, taki bardzo zaawansowany, bardzo fajny telefon, ale niestety. Ale wiesz co, że Jan III Sobieski miał większą rozdzielczość w swoim telefonie, jak rozpoczynał bitwę pod Wiedniem. Ale tu nie o to chodzi. Tu mają wejść pierwsze właśnie takie telefony już z systemem Ubuntu Mobile w lutym tego roku. Także może być ciekawostka w Europie właśnie. To jest odpowiednik powiedzmy tych tańszych telefonów, tak jak jest Firefox OS i tak dalej, więc to nie, oczywiście nie A są nie, jeszcze takie telefony z Firefox? Są i są cały czas powiem ci popularne. Tak popularne się wydaje, są nie, w Afryce, bardzo nie popularne wszyscy, nie, są. Bo to nie jest na rynek, tam to nie był na rynek europejski, to są robione na rynek europejski. Oczywiście nie są jakieś super zaawansowane, ale chodzi o to, żeby były, wiesz, no w miarę tanie, nie? Także zobaczymy po prostu, co z tego wyjdzie. Za 11 eurocentów. To jest pierwsza zajawka taka, ale oprócz tego powstaje mnóstwo... Są dostępne w Afryce i idealnie tak, Canonical, się nadają do polowań na lamparty. Canonical po prostu w tej chwili wchodzi w różne właśnie rejony oprócz telefonów, także w tak zwany Internet of Things.
w roboty, w drony i w smart home na przykład. Nawet już w tej chwili wypuszczają taką wersję systemu, która właśnie będzie działała na tych wszystkich urządzeniach. To się i smart home będzie od Ubuntu i co? Będzie się kompilował kernel i przez dwa tygodnie nie wejdziesz do ale tego, bo ci drzwi nie otworzy? Czemu robisz taki tutaj, jak nie wiem co? No, przecież kawa, kurnia! Przecież Android to jest Linux tak samo. No, ale... Co masz innego ale w tym? Nie trzeba kompilować tego, jądra co dwa dni. Tak, no a niby od Google to co masz, jak nie to samo. To także nie gadaj takich rzeczy. Kup sobie po prostu, jak ci się nie podoba, NoPhone. To jest najnowsza rzecz, taka największy hit. To jest dla Mariana specjalnie tutaj, za $12 jedyne. Niezniszczalny telefon, naprawdę fantastyczne macie. Bateria się nigdy nie wyczerpuje. Nie potrzebuje baterii, nie ma żadnych upgrade'ów. Jest odporny na wszelkie zadrapania. Mhm. Jest wodoodporny. No po prostu wspaniała. Można go sobie wydrukować na drukarce 3D? Można. Nie, aczkolwiek... O, ale jakie ładne selfie można sobie zrobić. Nie wiem, czy jest inaczej mówiąc, ludzie, nie wiadomo dlaczego, ale ten projekt przeszedł po prostu i on rzeczywiście jest realizowany. To jest za $12 można sobie kupić coś w rodzaju atrapy na telefon, czy w wielkości po prostu smartfona, ponieważ ludzie lubią trzymać ale widzę, że jest instrukcja obsługi smartfony. Nawet do tego. Tak, jest instrukcja obsługi. Przecież to jest częściowo żart, ale nie do końca, bo to rzeczywiście wyszło, także to jest porównanie z iPhone'em 6. W każdej kategorii jest no prawie, oprócz tego, że jest odporny na właśnie na wodę, na zadrapania. No jest ten, real FaceTime. FaceTime, cokolwiek to znaczy. Taka ciekawostka wyszła. Także jak ktoś po prostu narzeka, to proszę bardzo, jest tutaj alternatywa. Jest też ciekawostką, była tutaj ładowarka. Do testów go zakupić. Słuchaj, ładowarka do urządzeń, no to głównie do smartfonów, prawda, i do urządzeń, które mogą być ładowane bezprzewodowo, która działa do 15 stóp, czyli no do kilku metrów powiedzmy, którą się montuje na ścianie jakby i potrafi ładować kilka urządzeń jednocześnie, potrafi nimi zarządzać i tak dalej, tam jest cały system operacyjny. Jak jesteś, na takie coś nie zdecydował. Jak jesteś w zasięgu tej ładowarki, to leczy jaskrę jeszcze. Nie, podobno właśnie nie jest tak tragicznie, jeżeli chodzi o jakieś tutaj... Tragicznie nie, no co najwyżej po 15 minutach temperatura mózgu rośnie o 2 stopnie. Nie, no to jest tak, masz wszystkie urządzenia do 10 watów lub mniej, także no bez przesady, no nie ugotuje cię... Od razu. Musiałbyś tam siedzieć chyba 5 lat, żeby cię ugotowało. No. Także kawa, jest... to ty już byś był ugotowany. Ale jest ciekawostka rzeczy, bo wtedy po prostu nie musisz mieć tych wszystkich podstawek. To by było dobre urządzenie. No, jeżeli rzeczywiście super. Działa, to super. Trzeba... Super, stawiasz sobie, wiesz, popcorna, dym ci się robi na stole, nie trzeba do mikrofalipki wkładać. Obiad cały czas masz ciepły. No ja pomyślę nad tym urządzeniem, naprawdę. Nie no, my tu się tak śmiejemy, generalnie pomysł jest dobry, ale... No przecież to by było fajne, bo tak to musisz mieć tych podstawek wszędzie po całym domu na przykład, prawda? No przecież nie będziesz ich wszędzie targał, a też się nie chce chodzić w jedno miejsce. Wiesz co, ja kupiłem sobie telefon Sony i nie potrzebuję targać. Jest godzina 23:19, wyłączyłem dzisiaj go z ładowarki o 6 i mam 62% baterii. Szkoda, że nie ma tej Motorola Turbo u nas, tylko może będzie ten Max wtedy, pod marką Max, to wtedy zobaczymy. Jestem ciekawy, jakby ona wyszła, bo ona ma tą wielką baterię i super szybkie ładowanie, nie? A nie, powiem wam, że no detronizacja wszystkich innych telefonów, jakie miałem, jeśli chodzi o Sony i baterię. No masakra. 62% do tej godziny. Tak, no tutaj nawet mamy... To nie chwal się, jak ty nie używasz tutaj w ogóle mam teraz telefonu. Link, ja wam tutaj prześlę na wszelki wypadek jeszcze czatem. Zobaczcie sobie, to jest właśnie zrobione takie badania, czego tak naprawdę ludzie chcą, czyli czego się lud domaga, żeby teraz było w rozwiązaniach smartfonowych. No i rzeczywiście wszyscy powiedzieli, że po prostu baterii, lepszych baterii po prostu, bo jakoś, nie wiem, wszyscy robią wszystko oprócz lepszych baterii tak naprawdę, ale dużo lepszych baterii, nie trochę lepszych baterii. Także to rzeczywiście jest tak jak mówię, wszyscy tego chcą po prostu. No. Nie, no taka jest prawda, no bo jak się przypomni czasy, jak były telefony komórkowe jeszcze kilka lat temu, no to baterie się ładowało raz w tygodniu, a teraz, nie wiem, trzeba codziennie ładować. Znaczy, wiesz, to już nawet nie chodzi, że codziennie, ale jak masz co niektóre rozwiązania, to musisz je ładować dwa razy dziennie przy intensywnym użytkowaniu. W sumie tak. Mnie ten problem nie dotyczy w tym momencie. I tak ładuję, zawsze go wstawiam sobie w podstawkę magnetyczną wieczorem, jak idę spać i mi się ładuje, ale no nie zdarzyło mi się, żeby mi zabrakło prądu w tym telefonie, a używam go już, no nie wiem, za 3 miesiące, 4. Naprawdę... Tutaj muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o baterię, jestem usatysfakcjonowany i przestałem narzekać. A pamiętasz, jak było z innymi telefonami, że sam musiałem podstawki do ładowania w całym domu kłaść, bo co chwilę mi brakowało prądu. Tutaj tego problemu nie ma. Ale jakbyś miał ładowarkę bezprzewodową na cały pokój, to byś miał problem rozwiązany. No wtedy nie trzeba baterii. Mhm. A może masz właśnie, o.
taką ciekawostką jeszcze, bo teren to wiadomo, no to już może zamkniemy ten temat. Jeżeli chodzi o Lollipopa, czyli o tą najnowszą wersję Androida, jeszcze nie jest zbyt, można powiedzieć, popularny, prawie nikt go nie używa. W tej chwili najbardziej popularny jest jeszcze chyba Jelly Bean. Ja go używam, ale potem jest KitKat. Niezbyt popularny. Stary KitKat, kurde, jeszcze jest. Bo wiesz dlaczego? Bo za szybko go oczywiście zrobili, bez odpowiednich testów i no i mają problem, bo po prostu się na przykład aplikacje zamykają same i w ogóle, wiesz. I ty masz... Ale faktycznie to takie problemy się dotykają, bo ja mam w samochodzie na zainstalowane na tym tablecie. Nie, bo teraz masz poprawkę już, która to właśnie zniwelowała, ale było tak, że wiesz, na przykład ja otwierałem sobie Facebooka i nagle mi się sam zamykał, bo stwierdził telefon, że jednak za dużo pamięci zabiera Facebook i go zamykał. To ciekawostka. No nic, jest to problem, bo to nie jest tak, jak albo, wszyscy wiesz, mówią, że pisałem, w Apple'u... To pisałem sobie jakiegoś tam posta na fejsie czy coś, piszę i nagle chcę nacisnąć Enter, a aplikacja się zamknęła i wszystko to, co napisałem, to zniknęło. A no właśnie, tak to jest. Tutaj nie jest to, co jest w urządzeniach z jabłkiem, z tego względu, że tam mają 3, 4 czy 5 specyfikacji technicznych telefonów, a tutaj sam Samsung ma, nie wiem, 50 modeli telefonów z Androidem i zanim oni to wszystko przepiszą, zanim do tego napaprają tymi ale swoimi... Ale ja nie mówię o Samsungu, czy ja wiem. O Nexusie, nie, to który to jest tak naprawdę, wiesz, no... Ale mówię, dlaczego jest takie opóźnienie z wprowadzeniem. No, każdy producent musi robić swój system. No, Google też powinno to jakoś ujednolicić, żeby po prostu Android jako Android przychodził na urządzenie, a ewentualnie niech sobie ze sklepu dociąga wszystkie nakładki inne pierdoły. Wtedy by to szło szybciej, ale jak każdy producent ma sobie sam wdrażać, no to jest tak jak jest. No, to jest duży błąd, jeśli chodzi o właśnie Androida, że jest to taka straszna. No, to duża presja tego wszystkiego było, żeby to wszystko wypuszczać, coraz to nowe i się, no, zrobiło się tego za dużo po prostu. Tak, bo każdy się przyzwyczaił do tego, żeby mieć coraz nowszy system, coraz wyższy numerek wersji w ogóle. Ale ja nie odczuwam jakiejś takiej potrzeby, żebym miał ten szybszy numerek. No może będzie szybciej zoptymalizowany, ale mnie na prędkości tutaj zupełnie nic się nie dzieje. Może będę inaczej sobie przewijał uruchomione programy i będę miał inne powiadomienia. Ale wolałbym mieć stabilny system i nie mieć problemów, niech to potrwa trochę dłużej, bo na takim etapie, jakim już jest teraz Android, no to jest naprawdę, no można powiedzieć, w miarę to działające niezawodne i boję się, że po aktualizacji, no to będzie coś takiego jak choroby wieku dziecięcego i trzeba będzie kilka różnych update'ów załapać, żeby... Ale no, żeby to już tak chodzić. Jest właśnie. No właśnie, no tak to się niestety tutaj jeszcze może dodajmy teraz ciekawostką też kolejną, była Nvidia X1 chip, nowy chip Nvidia, następca K1, ale co ciekawe, bo tutaj mam to w zasadzie w kategorii mobilnych, ale tak naprawdę to dotyczy samochodów jeszcze, ponieważ ten X1 co prawda potrafi tam 4K wideo w 64 Hz obsługiwać, ale on jest głównie przeznaczony do, jako chip mobilny do samochodów, to ciekawe. Czyli tak zwany, to się nazywa Drive CX Digital Cockpit Computer. Nie wiem, czy masz tam linka, szafa, że Nvidia chce po prostu wejść w ten sposób właśnie tym chipem na rynek procesorów do self-driving car. Powiedzieć. Tak, nie tylko do smart, nie muszą być self-driving, w ogóle do samochodów po prostu, nie? Także taka ciekawostka też. Czyli widać, że ten segment samochodów się znowu rzeczywiście bardzo rozwinął. No i mamy też jeszcze tu kilka nowości tam, jeżeli chodzi o tak zwany Project ARA, czyli Google'owy modułowy smartfon, który myślałem, że jakoś umrze samą śmiercią naturalną. Okazuje się, że jednak coś tam z tego jest, ale to naprawdę trzeba by... Niby są już działające jakieś ale to jest, wiesz, tylko w laboratorium Google'owym. Nie, niby właśnie już jest to posunięte teraz dalej. To jest tak nieprawdopodobnie brzydkie, że w ogóle nie jestem w stanie pojąć, że ktoś to będzie chciał używać. Naprawdę to będzie 17 osób na planecie chciało tego nie używać. Nie mam pojęcia jest, właśnie... Wiesz, bo to jest tak, jak coś robią na Kickstarterze, to każdemu się wydaje, o matka, jaki to jest cudowny pomysł. Ale jak już zrobią takiego patchworka, to nikt tego nie będzie chciał mieć, no. Ja właśnie nie wiem, wiesz, jak to miałoby działać. Nie będzie działać, coś nie? Stykać, jak to jest ta. Zwykle. Nie, wiesz co, to jeszcze pół biedy, bo to technologicznie to jest powiedzmy jakoś tam do rozwiązania, tylko co by to miało właściwie ci dawać? No bo to takie upgrade'y smartfona,
Nie wiem, czy to... No zobaczymy. Trzeba będzie to zobaczyć. W każdym razie ten projekt nie umarł, co ciekawe, ale jeszcze ma być właśnie tutaj w tym roku jakieś ciekawostki z tym związane mają być przez Google. A na razie stał się takim zombie. No ale wiesz, tak jak było nie, z Google, z Google Glassem. Wszyscy się podniecili. Jezu, jaki to będzie Google Glass. Będziemy chodzić, tu nam się będzie wszystko wyświetlać. Każdy będzie z Facebooka, no i projekt umarł. Dziękuję, do widzenia. Nie wyszedł dalej. Nic nie robią z tym. Prawdopodobnie już nie będzie kontynuowany. I to jest kolejny taki para w gwizdek. Być może goście się czegoś nauczą nowego i wykorzystają to gdzie indziej. No ale ja bym takiego grzmota nie chciał mieć zupełnie. No, zobacz, jak to wygląda. No, jak kafelki w klopie. No, bez sensu zupełnie. Nie, no to jest, widać, że to jest chyba raczej na, nie wiem, może znaki rynki właśnie, wiesz, gdzie ludzie po prostu nie będą wymieniać często tych smartfonów. Tak jak właśnie jest ten Firefox OS, czy ten Ubuntu. Do Afryki. Do polowań na lamparty, żeby Google Maps się wyświetlił. Ameryka Południowa, Afrykę, nie wiem, może. No nie wiem, zobaczymy. Ale wiesz, czasami z takich głupich projektów coś tam powstaje, także to się też zdarza. Dobra, kolejną technologią, którą tutaj jeszcze mieliśmy na dużo, dużo ciekawostek, powiedzmy, może dużo to nie, ale jakieś tam ciekawostki zawsze, to były dyski SSD i dyski HDD. Czyli mamy już tutaj 6-terabajtowe dyski od Seagate'a i od Western Digitala. Nic ciekawego takiego specjalnego, no dyski jak dyski. Nowy są kolor dołożyli. Tak, tutaj nic się tutaj nie wymyśli, oprócz tego, że powiedzmy są minimalizowane z liczba tych modeli, także już w tej chwili mamy tylko po prostu dysk twardy od Seagate'a albo od Western Digitala. Te się już nie psują, zanim się je włączy. Nie, te są trochę chyba lepsze jakości, bo i dłuższa gwarancja z tego, co widzę. Nie, wiesz, no dlatego mówię, one się nie psują przed włączeniem. Dopiero po włączeniu się psuje. No zobaczymy. Trochę było dysków, dużo było takich dysków zewnętrznych, tylko od Samsunga. Było trochę takich technologii. Najważniejszą rzeczą to jest to, że wchodzimy w te dyski, które będą na PCI Express. Tak, PCI Express, oparte na PCI Express. Bo ja teraz będę stał przed dylematem właśnie wymiany dysku w swoim komputerze, bo się szykuję, że jak się pojawi ten Windows 10, to bym chciał sobie go taką zupełnie nową instancję zainstalować, żeby nie ciągnąć tego wszystkiego, bo już upgrade'uję go od 7. I postanowiłem, że wymienię sobie dysk. No i chciałbym, żeby te dyski na PCI Express się pojawiły, żeby już BIOSy to wszystko obsługiwały, żeby to miało ręce i nogi, bo chętnie bym sobie nabył taką 500, która by miała przepustowość 2000 MB na sekundę. 500? No. To do tego czasu to już będą, wiesz, to tam po parę tera. No ale to przecież mają w ciągu pół roku tego Windowsa już tutaj odpalać, także myślisz, że to aż tak szybko pójdzie, bo ja aż tak nie obstawiam. Być może parę tera będzie, ale za 28 tysięcy dolarów, a ja bym chciał taki, no powiedzmy, za 1000 zł, żeby był. No chyba, że tak. No, zobaczymy. I to jest fajne, to się pojawia, to właśnie głównie to, że te interfejsy PCI Express, okazuje się, że serial ATA 4, które tam miało się pojawić i miało korzystać z dwóch serial ATA 3, tak. Jak gdyby złącz to chyba pomysł był ściętej głowy, bo jakoś nie widzę, żeby się coś znaczy, pojawiało. Znaczy, to mamy w tej chwili w zasadzie SATA 3, SATA Express, M2, N.2 i właściwie PCI Express z takich technologii, które są w standardach, które można dostać w tej chwili. Także moim zdaniem też nie ma sensu się napalać na przykład na to, że w nowym chipsecie Intela będzie tam powiedzmy M2 złącza, skoro można PCI Express włączyć do każdej płyty praktycznie będą działały bardzo fajnie. Ja nie wiem, na ile to będzie opłacalna produkcja, bo jeżeli robisz normalny, standardowy dysk SSD, no to on ma zastosowanie zarówno w komputerach przenośnych, w różnych innych gadżetach, a ten na PCI Express będzie tylko i wyłącznie do zastosowania na komputerach typu desktop. Bardziej, i server. No i serwer. I bardziej obstawiałbym, że to będzie rozwiązanie M2 i będą po prostu PCI Express tu M2, takie interfejsy, że sobie kupisz taką kartę, w której będzie tak, włącze no, ale na M2 PCI i sobie normalnie... Te oparte PCI Express są dużo szybsze jeszcze od M2, także tam do 2 GB się pojawiają. Znaczy, no tak, w praktyce pewnie trochę mniej, ale do 2 GB przepustowość to już jest naprawdę, no 4 razy tyle co SATA 3, także to już ma sens, bo jeżeli chodzi o SATA Express i M2, to tam jest, nie wiem, no 700 MB powiedzmy, no takiego typu, to nie jest jakaś duża różnica między 550 a 700, powiedzmy 750, nie wiem, no tam więcej się chyba z tego nie wyciśnie w tej chwili, także nie ma szału, tak szczerze mówiąc, między dyskami, które są w tej chwili SATA 3, które będą tanieć, a co najważniejsze, będą coraz większe i Intel nawet obiecuje 10-terabajtowe dyski już w miarę niedługo, które będą w miarę no mogą wyjść, może wyjść w końcu taniej. Widziałem taką prognozę, że w 2016 roku ma dyski kilkuterabajtowe SSD mają być tańsze niż HDD, co nie chcę mi się do końca wierzyć, właściwie nikt to nie wierzy na razie jeszcze, ale to ja w to wierzę, bo to będzie dramatyczny rozwój tego. Ale nie tak szybko, nie w 2016 wydaje mi się, że to chyba za szybko.
No już teraz znacząco potaniały dyski. Jak już możesz za 800 zł 500 kupić, to ja pamiętam swój pierwszy 32 kupowałem za wyższą kwotę niż teraz możesz kupić 512 o przyzwoitych parametrach. Tym bardziej, że się okazuje, że te dyski tak naprawdę już na tyle funkcjonują niezawodnie, że one wchodzą do rozwiązań serwerowych, gdzie najważniejszą rzeczą jest niezawodność. No jak mamy zewnętrzne dyski SSD już na przykład w standardzie, no to już jest... To już jest, wiesz, to już coś świadczy, bo to są zwykłe dyski jako dodatkowe, prawda? Aczkolwiek tanie nie są jeszcze, bo Samsung teraz pokazał właśnie na CES-ie takie dyski, ale no, ceny są jeszcze takie trochę kosmiczne jak na razie, jak według mnie, w porównaniu do zwykłych dysków. Natomiast jest nowa technologia, która się pojawiła, czyli tak zwany Resistive RAM, który ma ewentualnie zastąpić NAND, czyli flasha. I to może być nowy rodzaj, w ogóle... Właściwie i RAMu, i flasha, to właściwie można powiedzieć, że będzie jeden rodzaj pamięci do wszystkiego. Czyli nie będzie już różnicy między RAMem a dyskiem twardym. No to będzie po prostu pamięć i tyle. Taka ciekawostka. A już tak powykreślałaś, a tutaj się okazuje, że Kingston nas próbuje oszukać. Tak, to trochę z rozpędu. Myślałem, że trzeba uważać też właśnie a propos SSD. Kingston trochę został przyłapany na gorącym uczynku, że przekazywał do testów jakieś dyski SSD, a potem się okazywało, że w tych, które sprzedawał, były inne komponenty tańsze i gorsze. Także trzeba zwrócić na to uwagę ewentualnie. Natomiast też było dużo takich testów w zeszłym roku wytrzymałości SSD, co ciekawe, i te dyski naprawdę całkiem two freaking petabytes, do 2 petabajtów wytrzymują niektóre, także znacznie powyżej tego, co powiedzmy nawet producenci sugerują, i widać, że już nawet te dyski, które są w tej chwili, niezależnie od tego, od prędkości, są już naprawdę spokojnie, mogą zastąpić dyski HDD i wytrzymałości we wszystkim, także nie trzeba się już tego bać. Polecam poszukać po prostu sobie, ktoś chce zobaczyć SSD Endurance test. Tam oczywiście te takie najlepiej wypadały chyba Samsung, ten Pro wersja i tak dalej. Inne też, nawet wcale inne takie najdroższe dyski wypadały. Naprawdę przyzwoicie. Właściwie nie było jakiś skuch straszny. Także tyle, jeżeli chodzi chyba o dyski SSD, mniej więcej, co się pojawiło ciekawego i co się może jeszcze pojawić. To chyba najciekawsze będą te dyski na PCI Express. I co jeszcze? No mieliśmy tutaj jakieś przecieki z Sony na temat nowego Action Cama, Android TV 4, także tu Szafa ci oddaję głos, bo tu jesteś ekspertem. Przede wszystkim, co mi się podoba, to zawsze w Sony było pod górkę, też zmieniła się jakaś polityka tej firmy. Goście, myślę, że sporo klientów stracili przez to, że nie można było ani na telewizorach MP3 słuchać, czy na ich urządzeniach, ani nie można było oglądać jakichś filmów w wersji cyfrowej bez zabezpieczenia DRM. Teraz się to zmieniło i faktycznie już wszystkie urządzenia Sony czytają wszystko i nie mają z tym żadnego problemu. I co ciekawe, Sony nie wymyśla jakiegoś swojego systemu na siłę, tylko wszędzie idzie na Androida. Smartwatch Sony to będzie Android Wear. Kolejną opcją to telewizory Sony, które też nie idą w jakieś dziwne systemy, WebOS-y, czy Tizeny, czy nie wiadomo co, czy swoje rozwiązania autorskie, tylko wszystkie telewizory w 2015, no pewno z wyższej półki, chociaż nie wiem, czy teraz są jakieś nie Smart TV, będą realizowane właśnie w oparciu Android TV, tak więc pewnie wszyscy gadżeciarze i wszyscy Androidowcy będą z tego zadowoleni. Będzie normalnie dostępny sklep Google Play, będzie można sobie instalować aplikacje na telewizory i pewno pojawi się cała masa właśnie aplikacji, które będą lepiej wyglądały na telewizorach, bo niestety często jest tak, że ta aplikacja, która będzie dobrze nam chodziła na telefonie, to nie do końca się spisuje na innych urządzeniach. Ja chociażby mam taki przykład, że chociażby Spotify'a mając w telefonie, obsługuje się go bardzo wygodnie, nie ma problemu, ale w momencie, kiedy go uruchamiam w samochodzie, to okazuje się, że te ikonki wszystkie są za malutkie, trudno w nie trafić podczas jazdy i tak naprawdę, jeżeli bym nie miał tej nakładki, która mi steruje Spotify'em z takiego panelu jak gdyby samochodowego, to byłby problem. A tutaj Sony, żeby nie odbiegać za bardzo od tematu, właśnie idzie w Androida, to mi się podoba. Będę chciał przebadać takie urządzenie, jak już się pojawi w sprzedaży. No i pojawia się również nowy Action Cam,
Teoretycznie on już jest dostępny, bo można go zamawiać na stronie, ale fizycznie go na razie jeszcze w Polsce nie ma i to będzie Action Cam, który ma być konkurencją dla GoPro 4, czyli będzie taki, który będzie realizował zapis właśnie w 4K. Zobaczymy, czas pokaże, co to będzie. Czekam i na smartwatcha od Sony, i czekam na tą kamerę 4K i przede wszystkim na androidowe telewizory. No i całe warto jeszcze, jak jesteśmy przy telewizorach, wspomnieć, że szaleństwo cały czas trwa zakrzywionych telewizorów i zakrzywionego wszystkiego, bo nie wiem, czy nie używałem takiego nigdy na dłuższą metę. Nie wiem, czy znacie kogoś, kto kupił taki wykrzywiony telewizor, czy to faktycznie jest tylko taki marketingowy zabieg, czy to wpływa w jakikolwiek sposób na percepcję tego reprodukowanego obrazu. No wiesz, myślę, że jak masz jeden telewizor czy jeden monitor na przykład zakrzywiony, to tak, ale jakbyś chciał mieć kilka, to byłby pewien problem. No właśnie, mógłby być wtedy... To musiałbyś mieć duży 30, powiedzmy 4 cale, nie wiem, co najmniej, wiesz, zakrzywiony 4K na przykład. To mogłoby być... To jak z LG jest ten taki, prawda, bardzo fajny. Ale warto wspomnieć, że Sony idzie moim zdaniem w dobrym kierunku. Nie chce na siłę swojego nowego systemu robić, tylko skupia się na produkcji sprzętu i łączy się z gigantem, który no, ma do tego odpowiednie zaplecze. Po pierwsze zaplecze, jeśli chodzi o techniczne, informatyczne, o tych gości, którzy to mogą stworzyć. Przede wszystkim Google ma już ogromne zaplecze, jeśli chodzi filmy możemy pobierać, muzykę, jest content, który można na takim Android TV konsumować. Zresztą ja się dziwię, że firma Apple cały czas ten swój Apple TV tak jakoś po macoszemu traktuje, bo wydawało mi się, że powinni w to iść, bo no taka jest przyszłość, że to wszystko, ta telewizja taką, jaką znamy, pewnie za dekadę się skończy i będzie telewizja tylko ze streamingu, a Apple tutaj w tym zakresie po prostu sobie śpi. Ma urządzenie, które już jest w wielu domach, spisuje się bardzo fajnie, ale no nie jest to takie urządzenie, gdzie możemy sobie wejść do sklepu i pobrać aplikację, tylko mamy to, co nam firma tam z góry zaleci, nie ma możliwości, żeby deweloperzy na nie jakieś aplikacje pisali. Ja myślę, że to by było naprawdę fajne rozwiązanie, fajne wzbogacenie i mam nadzieję, że zarówno firma Apple, jak i Google ten temat pociągnie. Dobra, no tam jeżeli chodzi o 4K, to nie wiem, nie dostawałeś jeszcze chyba tych Philipsów 4K, tak? Na razie tylko te mniejsze. Tak, muszę sobie zamówić, ale teraz przez święta to nie miałem do tego głowy. Po świętach znowu mi trochę tutaj gratów najechało, tak więc jak się tutaj ogarnę z tym, to będę tam się do tego Philipsa uśmiechał, żeby taki 4K dodać. Zobaczymy, czy to w ogóle ten mój sprzęt to pociągnie ten temat, jak to jest z tymi złączami, bo to czasami trzeba stosować dwa HDMI, czasami stosować DisplayPort, ale to popróbujemy, to będziemy wiedzieli. No znaczy, jak będzie z 5K, to już będzie większy problem, to z HP właśnie weszło w 5K. Także zobaczymy, co się pojawi. Ciekawostką taką jeszcze zupełnie, może poza tym, poza konkursem, to już takich ostatnich ciekawostek, to jest, nie wiem, czy widziałeś Google Universal Translator, to coś w rodzaju takiego Star Treka Universal Translatora, czyli nie wiem, podejście mam może link. Tak, no to jest Google Translate, już to teraz jest dostępne, możesz sobie pobrać nowy Google Translate. Tak, że potrafi tłumaczyć napisy na przykład na ścianach, prawda, czy tam jakieś znaki i tak dalej. To bardzo fajna, ciekawa technologia. Dużo ale jest, to wiesz co, to już było wcześniej, bo ja nawet pamiętam, jak do Japonii jechałem, to też jakieś takie oprogramowanie miałem zainstalowane, tylko nie wiem akurat jakie, nie pamiętam teraz, czy to było Google'owe, czy jakiekolwiek inne. To może nie tyle, że mi to zmieniało ten napis, ale czytało napis i mi pisało po angielsku, co to tam ktoś chce przekazać. Tak więc to nie jest jakieś nowe rozwiązanie. Miejmy nadzieję, że Google to spopularyzuje. Aczkolwiek z tego, co tam czytałem, to nie jest zbyt wiele języków obsługiwanych, przynajmniej na razie. Podmienianie napisów, wiesz, na obrazie w czasie rzeczywistym, to jednak jest to dosyć imponujące, muszę powiedzieć. Tak, no ale co to zmienia, czy to ci się wyświetla na obrazie, czy ci to wyświetli pod spodem? No to jest po prostu bajer. No tylko wiesz, to jest taki nowy bajer, powiedzmy, w takiej wspomaganej rzeczywistości tak zwany. No drugą sprawą to jeszcze był... Ale to ma, wiesz, tłumaczyć ci z voice'u, czyli nie wiem, jedziesz do Bangkoku, gadasz ze sprzedawcą, on mówi do ciebie po tajsku, a to ci tłumaczy na język, który ty znasz, powiedzmy na angielski. Ty mówisz po angielsku, a to jemu mówi po tajsku. To, ale takie, to jest takie, fajne takie rzeczy, to już są właśnie... No Skype to podobno zaimplementował gdzieś. Tak, ale to jest... Tylko, że na razie w Skype to jeszcze tam to pokazywało nie za dużo na przykład, ale już są takie rozwiązania, które pozwalają na tłumaczenie. Na przykład była taka prezentacja na YouTubie z dziedziny machine learning, czyli uczenia maszynowego,
I to już pokazane była prezentacja, kiedy ktoś, komputer tłumaczył na bieżąco coś, kto mówił po angielsku na chiński, ale jeszcze oprócz tego ten głos, który był chiński, uwzględniał, to była taka tonacja i to wszystko było kopiowane z tego oryginalnego głosu angielskiego. Czyli jakby mówił twoim głosem, to już jest dosłownie rzut beretem od tego, co jest w Star Treku, prawda? Że nie dość, że mówisz w innym języku, to jeszcze ci mówi twoim głosem w tym innym języku. To jest niesamowite. Także takie rzeczy też już są i coraz bardziej wchodzą już do rzeczywistego użycia. A jeszcze z takich ostatnich, powiedzmy, już ciekawostek na CES-ie dla ludzi, którzy lubią się bawić w desktopy i w overclocking i tego typu rzeczy, to było nowy rodzaj chłodzenia, kinetyczne chłodzenie tak zwane. To trzeba zobaczyć po prostu na YouTube, na razie jeszcze jest za mało rzeczy o tym ujawnione, ale jest taka ciekawostka, taki temat to był taki, ciężko to nazwać, to jest w ogóle inny sposób chłodzenia niż zwykle, wykorzystujący ciepło samo, także trzeba to zobaczyć, żeby wiedzieć, o co chodzi, także polecam Kinetic Cooling albo coś w tym stylu wyszukać. Znaczy generalnie chodzi o to, że montujemy radiator czy urządzenie, nie wiem w jaki sposób to jest, bo nie wnikałem w to, i w momencie, kiedy wydziela się nam gdzieś ciepło, to bez użycia zewnętrznego zasilania samo urządzenie zaczyna wirować, zaczyna tam chodzić taki radiator, wentylator, który to jest super, który nam chłodzi to. I w tym momencie tak, po pierwsze nie zużywa dodatkowej energii, bo napędza się tą energią i tak marnowaną, bo wydzielaną w postaci ciepła. Po drugie, ma jest być bardziej, ciche bardziej kompaktowy, nie ma silnika, jest super ciche właśnie. Także no, zobaczymy, czy to wejdzie do użytku, ile to będzie kosztowało. No ale jest taka ciekawostka w każdym razie. I w zasadzie myślę, że tutaj możemy na razie tyle skończyć z tych ciekawostek. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj widzicie, o czym można by mówić, jeżeli chodzi o ciekawostki z tamtego roku, z tego roku i z CES-a i w ogóle. Nic chyba takiego już, resztę możemy tutaj pominąć i przejść do ostatniego tematu, czyli do Windowsa 10, który dzisiaj miał zresztą prezentację, prawda? Ale nie oglądałem. Był zaprezentowany? No dzisiaj był, Szafa mi podsyła nawet linka tutaj do Ale to była, wiesz, to był taki, ma być teraz publiczny preview. Ja nie chcę opowiadać o tym, co... To nie jest jeszcze ostateczna wersja, tylko to jest consumer preview, tak? Wiesz, jedną rzecz, którą okiem jednym zauważyłem, to, że będzie darmowy update z 7 z 8 na 10 przez rok. Także nie wiem, co tu się kryje, czy Microsoft nie chce nam zrobić numeru takiego, że tylko... Można to rozumieć dwojako, że update będzie w ciągu roku od pojawienia się Windowsa 10, albo update będzie przez rok za darmo, a potem kolejne lata będzie płacone w formie abonamentu. Chociaż myślę, że to trochę byłby strzał w stopę, tym bardziej, że Apple rozdaje w ogóle swój system za darmo, tak więc myślę, że tutaj jakaś doprecyzowanie wymaga. Zresztą nie chcę na ten temat mówić, bo nie oglądałem tego. No wiadomo, że będzie nowa przeglądarka internetowa, bo wszyscy mają... No, złe wspomnienia, jeśli chodzi o Internet Explorera, i Microsoft stwierdził, że oni sobie zrobią nową przeglądarkę, która się będzie nazywała Spartan. No, mają być w Windowsowym sklepie aplikacje zarówno te kafelkowe, jak my je popularnie nazywamy, oraz standardowe, które będą chodziły na desktopie. Pojawia się już takie pełne menu start, zresztą widzieliście na tych prezentacjach, które robiłem. Zobaczymy, czy teraz się pojawi jakaś nowa wersja preview, która będzie dostępna i będzie wnosiła coś nowego, to wtedy jak się coś takiego pojawi, to na pewno będę chciał to pobrać i przeeksperymentować. Jak będę eksperymentował, to jak zwykle to nagram. Nie wiem, czy tam Kawa coś jeszcze bardziej na okoliczność tego Windowsa wybadałaś. No mówię szczerze, też jak strasznie to mówię, te prezentacje są takie nudne jak dla mnie, bo jest takie wszystko wspaniałe, fantastyczne. Oni tak dla ciebie to wszystko robią, po prostu żygać się chce, jak się na to patrzy. Zamiast powiedzieć o konkretnie, co będzie, kiedy będzie i jak będzie, to oczywiście cały czas podkreślali z tego, co widziałem, że wszystko jest tak naprawdę tylko preview, to jest tylko takie preview technologii, że jak się coś wywali, to nie ich wina. Dużo było tej Cortany na przykład, prawda, wsparcia, które wyglądała ciekawie, ale jakoś nie wiem, trochę mi się to wydawało ustawione trochę cała ta prezentacja, jakby, no nie wiem, trzeba to przejrzeć po prostu jeszcze tak na spokojnie, ale wydaje mi się, że to, co tam było, taka konwersacja z Cortaną, fajna sprawa, że powiedzmy odpowiednik Siri. Ja czytałem, Google, że to naprawdę jest jeden z takich fajnych Microsoftowych wynalazków, który działa i działa wyśmienicie, podobnie jak SQL Server, tak więc być może znowu coś im się raz na jakiś czas uda, mam nadzieję, że wyglądało też to dosyć, uda. Wyglądało to całkiem fajnie, jeżeli chodzi o taką konwersację, bo była taka konwersacja, jeżeli to jest prawda, nie? Konwersacja była taka, nie taka automatyczna, nie taka
jak robot, powiedzmy, ten głos nie był jak robot, tylko był taki, że rzeczywiście jakbyś z kimś rozmawiał, także ciężko to powiedzieć, trzeba po prostu usłyszeć, żeby zobaczyć, o co tu chodzi, ale jest coś takiego właśnie, że coś nowego się tutaj pojawia. To może nie kontynuujmy za bardzo tego Windowsa, bo palniemy jakąś głupotę, bo się coś zmieniło dzisiaj i będą się zmieniać. Nie, to ja mówię o tym, co było prezentowane podczas dzisiejszej konferencji po prostu, prawda? Także to, co mi się rzuciło w oczy, reszta to była taka, a co tam można przesuwać, że masz tam tryb automatycznie przejścia w tryb tabletu, w tryb tam desktopa, prawda, i tak dalej, że przejście w tryb tabletu masz, czyli takie zintegrowanie tych urządzeń, to jest pod te urządzenia takie hybrydowe, prawda, tabletowo-desktopowe czy notebookowe, inaczej wtedy trochę działa ten ekran i przesuwanie tego wszystkiego i tak dalej, no takie ciekawe, no ale to trzeba kosmetyka. Tak zobaczyć. Kosmetyka tak naprawdę. Znaczy jest zaletą to, że będzie jeden system, który będzie działał na wszystkim, bo będzie działał i na Xboxie, będzie działał pewnie na jakimś Microsoftowym telewizorze, bo tam widziałem, że jakiś 10-calowy pokazywali ekran, który pod kontrolą tego Windowsa będzie chodził. Będzie chodził na telefonie ten sam system, będzie chodził na desktopie, na laptopie. No to nawet Apple czegoś takiego nie ma, bo oni też mają swojego iOS-a, który jest zintegrowany z Mac OS X. Tak więc to jest, założenia są ciekawe, tylko nie wiem, czy trochę nie jest za późno, no bo nie wiem, ja ostatnio pytałem wśród znajomych takich, no którzy się trochę technologią zajmują, pytałem się, kto się przesiądzie, czy z iOS-a, czy z Windowsa, czy z Androida na Windowsa Phone, i nie było zbyt wielu chętnych. I nawet pytając, co musiałoby się stać, żeby się przesiadł na Windowsa. No Marian, co by się musiało stać, żebyś się przesiadł na Windowsa mobilnego? Nie wiem, chyba koniec świata musiałbym stać. No a kawaty, co by się musiało stać, żebyś się przesiadł? Nie widzę w tej chwili, powiem szczerze, no to jest tak, Microsoft jest trochę w tyle za konkurencją, no. No nie wiem, może jakieś ekstra urządzenie by było, które wykorzystywałoby tego Windowsa, wiesz, coś takiego, co by rzucało na kolana resztę, nie? Nie wiem, jakaś super długa bateria, co akurat jest mało prawdopodobne w przypadku Windowsa, także też nie mówię jakiś... Zobaczymy, dajmy jeszcze szansę temu Windowsowi, bo ja akurat pracuję na Windowsie, uważam, że ten system akurat na komputerze jest dopracowany i działa wyśmienicie, nie rozumiem zachwytów nad tym systemem Apple'owym, tak aż wielkich, i achów i ochów, jak to jest tam wszystko pięknie i cudownie. Ostatnio jest coraz mniej tych zachwytów, mówiąc szczerze, bo to coraz bardziej dużo ludzi narzeka i przychodzi właśnie na inne systemy i trochę się tutaj dzieje właśnie w tym, zrobił się trochę takiego szumu w tym temacie, bo jakościowo trochę spada jakość powiedzmy OS X trochę spadła ostatnio i dużo ludzi narzeka na przykład, także no nie jestem użytkownikiem, więc nie będę się tutaj oficjalnie wypowiadał, ale jest to w sieci, się coraz więcej takich rzeczy słyszy, także coś tu no się i dzieje. Dużo było mówione jeszcze o wirtualnej rzeczywistości, też żeśmy o tym nie powiedzieli, bo się coraz więcej urządzeń pojawia, jest Samsungowy Gear VR i pojawiły się pierwsze kamery, które 360 stopni nagrywają, i się pojawiło wsparcie od YouTube'a, czyli jest to o tyle fajna sprawa, że ja sobie wyobrażam, chociaż nie wiem, czy oni będą drugi raz jeździli i robili Google Maps, czy tak jak mamy Street View tam, czyli możemy się na ulicy postawić, to tutaj postawienie się na ulicy i w wirtualnych goglach to by było to, co by cię wypięło z wrotek, myślę, że kursorem byś szedł do przodu, do tyłu, a rozglądając się, byś widział to, co cię otacza. To by był totalny odjazd, no, ale to myślę, że jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać, ale to jest właśnie dla mnie idealne rozwiązanie takiej wirtualnej rzeczywistości. Na pewno też będzie w formie rozrywki, ale to, że gdzieś tam sobie pojechać, pozwiedzać sobie, nie wiem, chociażby hotel, pozwiedzać sobie muzeum, no to duża przepustowość internetu, dobre jakościowo to wszystko musi być i no setki miliardów terabajtów danych, żeby całą planetę zwirtualizować tak, żeby była dostępna jako rozwiązanie wirtualnej rzeczywistości. No zobaczymy, co czas przyniesie. No tyle, jeżeli chodzi o... Jeszcze jeżeli chodzi o Windowsa, to tak jak mówiliśmy tutaj, jest tu kwestia tego przejścia na model subskrypcyjny tak zwany. Tu się pojawiają takie informacje, że być może chodzi o przejście na subskrypcję z jego kupowania wersji. To jest bardzo prawdopodobne, bo teraz więcej filmów przychodzi na tę subskrypcję i to akurat mi się specjalnie nie podoba, mówiąc szczerze. No właśnie. Zwłaszcza jak wiesz, że OS X masz za darmo, Linuxa masz za darmo, tu nagle kurde będziesz musiał płacić co miesiąc. Niby to taniej ci może wyjść, ale z drugiej strony, jak się tak wiesz, podoba, no to się rzadko... w Microsoftie to raczej nic taniej nie wychodzi. Jak się znam na życiu, to zrobią model subskrypcyjny za 200 zł za rok. No to wiesz, no
Jak teraz wiesz, za 300 wykupujesz sam system. Teoretycznie taniej by ci to wychodziło, podejrzewam, jak jest w Adobe na przykład, nie? Że masz model subskrypcyjny, prawda? Że niby ci to teoretycznie wychodzi taniej, żebyś kupował nową wersję co chwila, ale przecież nikt nie kupuje co chwila nowej wersji. Rzadko kto kupuje wszystkie nowe wersje. I tu jest cały pies pogrzebany, nie? Że tak naprawdę ci będzie to drożej, chociaż teoretycznie taniej. No i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że Microsoftowy Windows też jest popularny na rynkach, gdzie takie płatności online, no na przykład w Afryce, nie są za bardzo popularne, tak? Więc no zobaczymy, co z tym Windowsem wyjdzie. No. Ja jeszcze tak może na koniec już naszego programu, bo gadamy godzinę 30, także myślę, żeśmy się tutaj naprawdę zagęścili, dużo było tematów. A to bym chciał zapytać Was, co Was w 2014 z tych takich gadżetowych spraw rzuciło na kolana i ewentualnie jakie są Wasze przewidywania na 2015? Coś się pojawi, co rzuci na kolana, czy po tych takich przeciekach to faktycznie się spodziewać można jakichś fajerwerków w tej technologii naszej no, gadżeciarskiej, czy raczej to trzeba napatrzeć na biotechnologię, czy na jakieś loty kosmiczne, czy jakieś pociągi. Może Marian niech się obudzi i pierwszy do odpowiedzi. Co Cię w 2014 zadziwiło, a co wydaje Ci się, że w 2015 może się pojawić interesującego? Wiesz co, tak zadziwiło, to nie wiem, nie mogę sobie teraz tak przypomnieć na szybko. Być może nic mnie tak nie zadziwiło, żebyś miał zapadnięte w pamięć. Tak, dokładnie. No pewnie było tam jakieś parę rzeczy, ale to tak jak mówię, no jak to mówią, pewnej części ciała nie urywa. Także natomiast w 2015 mam nadzieję, że wyjdą te zegarki, o których tutaj mówiłem. A ja tak bardziej pod tym kątem patrzę. Bo te inne rzeczy, ja wiem... Myślę, że mają samochodowe rzeczy, tutaj będzie dużo właśnie nowych, jeżeli chodzi o takie zupełnie... No ale jakie te samochody? No, integracja po prostu, smart samochody, powiedzmy to tak z grubsza nazwijmy. No, wiesz, w samochodach to się nie dzieje tak szybko jak w smartfonach, że wychodzą nowe modele co pół roku. Samochód to jest, wiesz, to jest proces długotrwały. Nie zmieniają korporacje tak modeli. Ale pewnie każdy nowy model, który będzie teraz nowy, będzie już wszystko to miał, prawda? A teraz dużo weszło nowych modeli. Kolejne nowe modele będą za 3 do 5 lat. No to nie jest... Samojeżdżące samochody, te, powiedzmy, które nie jeżdżą w 100% same, ale ze wsparciem już takim, powiedzmy, dla kierowcy, prawda? Dużo się takich pojawia rzeczy. Słuchajcie, to się wszystko... To się pojawiają, tak, te asystenty pasa ruchu, jakieś tam inne rzeczy, ale to jeszcze nie działa tak, jak powinno. No wiesz, nie da się wpuścić samochodu super jakiegoś tam takiego autonomicznego na nasze drogi, bo po prostu on zgłupieje. No i pierwsze co to wjedzie w drzewo i się rozbije i będzie taki... Nie, no to mówię, na autostradzie na przykład ty już możesz coś takiego zrobić, prawda? No nie do końca, wiesz, bo te systemy jednak nie są tak inteligentne, jakby się nam wydawało. I myślę, że to jeszcze, no myślę, że jakaś dekada musi upłynąć, żeby to, wiesz... Ja wam powiem jeszcze jeden problem, jaki jest. No. Bo to się wszyscy tak zachwycamy, że będą same jeździły, same te. One fajnie jeżdżą w Kalifornii, oni fajnie jeżdżą w Meksyku. Ale to się wszystko kończy w momencie, kiedy jest u nas śnieg i taki czujnik jest zachlapany błotem, jest przyklejony na nim śnieg, to wszystko przestaje działać. Ile osób, które systemy parkowania, które im pikają, w momencie, kiedy jest syf na drodze, ładują w ścianę, bo się nauczyli jeździć na słuch, a nie na wzrok, a czujniki przestały działać. Dziękuję, do widzenia. No znam kilka takich przypadków właśnie, że czujnik był przybrudzony i on wtedy przestaje funkcjonować. I wiesz, a się człowiek nauczy, że jeździ na such i cofa, dopóki nie zapika. No to w tym momencie nie zapikało, tylko walnęło. Tak, ale wiesz, jeszcze te drogi nasze też no nie są jakieś, tak powiedzmy, i dobrze zmapowane i oznaczone i w ogóle, no nie wiem, no zresztą widać jak u nas wygląda droga, dziura na dziurze, nie wiem, jakieś tam to oznakowanie poziome jest zrobione, linie raz są, raz nie ma, raz są przejeżdżone, raz gościu przejechał, bo ledwo pomalowali, a tu już ktoś przejechał i zrobił dodatkową linię gdzieś w bok. No i weź sobie teraz wyobraź, jak jedzie taki samochód autonomiczny i nagle wydaje mu się, że jedzie dobrze, a zjeżdża na tą linię, którą gościu zrobił oponą swoją, jak przejeżdżał przez tą pomalowaną świeżo. Także wiesz, no myślę, że to jest jeszcze pieśń przyszłości, ale to takiej dosyć odległej.
Ja bardziej bym, jeśli chodzi nie na autonomiczne, ale elektryczne, bo to widać, że się zaczyna i to grubo dziać i myślę, że najbliższe lata to najbliższe no, kilka lat. Elektryczne tak, ale to też no, nie będzie to 2015, bo no nie, wiesz, najpierw muszą być baterie odpowiednie, to co jest, te litowo-jonowe, litowo-polimerowe, litowo jakieś tam. Ale patrzcie, ile było zapowiedzi w 2014, już co najmniej kilka firm mówiło, że mają przełomowe baterie, które będą 10 tysięcy razy bardziej pojemne, szybciej się będą ładowały i będą wytrzymywały 100 razy więcej. Tak samo jak z dyskami, z fleszami i wszystkim też miało być już technologii różnych, wiesz, przecież, które zastępują to i będą gigantyczne pamięci, super tanie i tak dalej, super szybkie, ale też te technologie się jakoś niespecjalnie... Tak samo jak na przykład grafen na przykład weźmie. No nie? Właśnie, bo tak każdy z tym grafenem, właśnie miałem to powiedzieć, że każdy mówi, że grafen to jest w ogóle przyszłość. Przyszłość wszystkiego, no ale tak naprawdę no grafen to jest tylko taki, na razie takie hasło w encyklopedii i tyle. Chociaż, nikt wiesz, tego nie umie wyprodukować, wykorzystać i tak dalej. Także... Nanomateriały generalnie powiedzmy są już tam jakieś wykorzystania, ale też nie jest to tak powszechne, jakby się mogło wydawać. Nie? Myślę, że dużo takich rzeczy będzie ze sztucznej inteligencji też związane właśnie z Windowsem 10. Ta Cortana na przykład to będzie ciekawe i wszystkie te takie wspomaganie właśnie rzeczywistości, to co w Google'ach, te translatory, to wszystko takie już wychodzące poza to, co było do tej pory, takie już trochę takie lekkie science fiction powiedzmy wchodzące. Tak? Takie technologie mogą się tutaj już pojawiać w tym roku. No Elon Musk jest bardzo aktywny ostatnio i z tą swoją koleją, którą chce robić. No głównie to on się w tej chwili kosmosem raczej interesuje, bo kolej to tak, wiesz, tylko tak w przerwie. No ale jak już gościu tam ma budować tam testowy. A to chyba nie on, tylko ktoś tam inny to podchwycił. Ale no dobrze w sumie, niech będzie tam kolej, ale w sumie już no ta lądująca rakieta byłaby rzeczywiście przełomem, bo to chodzi o koszty, prawda? No bo 100 razy tańsze były te loty, niestety teraz się jeszcze za pierwszy raz nie udało, bo przywaliło to w tą platformę, chociaż przynajmniej przycelowało, to już jest nieźle, ale szanse były pół na pół, więc no, też nie można jakiegoś tutaj, to było wyliczone w cenę na razie. Ale goście ewidentnie tutaj wychodzi na takiego pioniera, który wchodzi w takie szalone projekty, można by powiedzieć. Mówi, że chce to zrobić i to po prostu robi i koniec, się nie pyta nikogo innego, czy to można zrobić, czy nie można zrobić, kiedy to można zrobić i tak dalej, po prostu bierze i robi, no. To jest tak, właśnie to fajne. Prawda. I co? Dobra, to myślę, że kończymy końca, na dzisiaj. No. No właśnie. Kończymy na dzisiaj krótszy materiał. Mam nadzieję, że nam się uda bardziej cyklicznie, bo tych tematów nam się nazbierało. No, mieliśmy ponotowane dość dużo rzeczy, które już się zdezaktualizowały. Inbox ja odpalę, tak jak mówię, może po niedzieli, żeby był już nowy temat. Tamtego starego jakoś ogarniemy, no i zobaczymy, czy nam się uda tutaj, bo Maria to strasznie dużo biega, Kawa strasznie dużo śpi, a ja, no cóż... A ty strasznie dużo oglądasz seriali. Seriali? No. O, to nie wiedziałem, no ale być może tak jest. I grasz w gry. Ostatnio gram w Diablo, no naprawdę, to jakoś nie wiem, coś mnie załapało. I dzisiaj sobie trochę moją postać podrychtowałem. Dobra, ja wam dziękuję. Zachęcam do słuchania nas również w wersji podcastowej, do zagłosowania, dodania łapki w górę pod tym filmem, bo to kolegów motywuje i nie piszcie głupich komentarzy, bo potem muszę mówić, żeby nie brali tego dosłownie, tylko macie tutaj wychwalać całą grupę, żeby ich tutaj bardziej motywować do tego, żeby oprócz chcieli. Nie, mnie możecie hejtować. Nie, Mariana, nie hejtujcie. Ja się wypisuję z tej organizacji. A no właśnie, także ja dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia, do kolejnego odcinka. No to do usłyszenia. Ja również do usłyszenia, na raka. Na raka, stop.